Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Radio N. Jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.n.fm oraz na www.radio.n.pl. Tam można słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Już 13, no pechowe, tak trochę dla nas dziś minut po godzinie 19, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Mieliśmy małe zawirowania techniczne przed rozpoczęciem tej naszej dzisiejszej audycji, w związku z czym rozpoczynamy ją z drobnym opóźnieniem. Także naszych gości będziemy dziś mieli okazję usłyszeć w pełnej krasie nieco później. Póki co witam po drugiej stronie łączy Pawła Zadrożnego, realizatora dźwięku po wydawnictwach Polskiego Związku Niewidomych. Witaj, Pawle. Witam, dobry wieczór. I o czym dziś będziemy mówić? O audiobookach czy o książkach mówionych? Jak to się właściwie tak nazywa teraz? Bo się ciągle słyszy o audiobookach, a ja słyszę jeszcze i mam w pamięci swoje gdzieś tam lata dziecięce, wczesne i te książki mówione na kasetach. To z czym mamy właściwie teraz do czynienia? Z audiobookami czy z książkami mówionymi? No ja zdecydowanie preferuję określenie książka mówiona, jakoś tak bardziej w moim sercu tkwi. Audiobook no to jest takie określenie dość mocno współczesne, tak naprawdę przyszło, można powiedzieć, ze zgniłego zachodu, pochodzi po prostu z języka angielskiego. No i jakby prawda kalka językowa, która jest może wygodniejsza w użyciu, ale moim zdaniem nie tak sympatyczna i nie tak nacechowana historycznie, że tak powiem. Czyli dziś będziemy mówić o książkach mówionych, z którymi no myślę, że wszyscy niewidomi będą mieć albo mieli też do czynienia z książkami kiedyś nagrywanymi na kasetach, obecnie często dostępnymi w wersjach cyfrowych do pobrania chociażby z odpowiednich stron internetowych, ze stron Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, a także o książkach, które coraz częściej dostępne są gdzieś po prostu komercyjnie, bo różne komercyjne wydawnictwa wydają. No i wtedy to się nazywa tak najczęściej audiobook dla takiego masowego odbiorcy. Właściwie zawsze, tak naprawdę, już w tej chwili. I wtedy no, pojawiają się tam różne tytuły, ciekawe bądź też mniej ciekawe, ale zacznijmy może od początku, od historii, od tego, jak właściwie ta książka mówiona w Polsce się zadomowiła. Kiedy to było, Pawle? No tak naprawdę historia książki mówionej jest bardzo już w tej chwili długa, sięga lat 60. XX wieku. Jeśli mówimy tu o książce przeznaczonej dla osób niewidomych. Wiadomo oczywiście, że były też książki czytane na antenie radia, ale to były przeważnie adaptacje i no, nie były to pełne wersje książek, po prostu z reguły mniejsze lub większe fragmenty całości. Często nie była to wręcz książka czytana, adaptacja do końca, tylko na przykład w formie zachęty, takiego zwiastuna, powiedzmy, kilkugodzinnego, aby zakupić pełną książkę. Natomiast książki czytane dla niewidomych, czytane w całości, to jest kwestia tak naprawdę lat 60. Na samym początku, z tego co mi opowiedział no, jeden z najbardziej zasłużonych lektorów książki mówionej w Polsce, Ksawery Jasiński, na swoim 80-leciu, na swoich 80 urodzinach, to wszystko zaczęło się od tego, że lektorzy czytali niewidomym na żywo książki. Spotykali się z jakąś tam częstotliwością ustaloną, bodaj chyba raz czy dwa razy w tygodniu, i na takich właśnie spotkaniach lektorzy, przeważnie radiowi lub aktorzy, czytali niewidomym książki na żywo. No i później po prostu władze Polskiego Związku Niewidomych
wpadły na pomysł, żeby to utrwalać na taśmie. Na początku odbywało się to na takich zwykłych, najzwyklejszych magnetofonach szpulowych, po prostu do których był podłączony mikrofon. I w ten sposób nagrywano w zasadzie bez prawie że żadnego montażu książkę praktycznie Avista. Czyli nie było tak naprawdę książką... żadnego studia jakiegoś wyciszonego, nie, to... jak to się zwykle widzi gdzieś tam, że jest sobie jakaś szybka. Studio zazwyczaj jest tak wyciszone, fajnie, jakieś wytłaczanki na ścianach, jest sobie realizator. Czy to tak bardziej chałupniczo na początku było realizowane? Tak, tak. Z tego co wiem, to na początku w ogóle, jeżeli ktoś był w budynku Polskiego Związku Niewidomych na Konwiktorskiej 9, to, czyli w tym starszym budynku, to było w pomieszczeniu, gdzie obecnie jest centrala telefoniczna, nagrywane. I właśnie w tym pomieszczeniu siedział sobie pan, czytał książkę, nagrywał na taśmie. Pierwszą książkę nagrano praktycznie prawie równo 50 lat temu. W tej chwili za kilka miesięcy będzie 50-lecie, bo bodaj chyba w październiku 62 roku nagrano pierwszą książkę. A co to była za książka? Dla biblioteki. Otóż nie była to, jakby się ktoś mógł spodziewać, na przykład Biblia, albo równie ważne dzieła zebrane Lenina na przykład, tylko był to Popiół i Diament Andrzejewskiego. No proszę. I ta książka dostała sygnaturę numer 1 w Bibliotece Centralnej. I pod tą sygnaturą zresztą figuruje do dziś. Jest chyba dostępna w Bibliotece Centralnej, także można posłuchać, zobaczyć, jak to brzmi. I to jest, jak rozumiem, książka nagrana tym jeszcze takim bardzo chałupniczym sposobem, gdzie w zasadzie w nagraniu nie uczestniczył jeszcze realizator, tylko po prostu lektor sam sobie magnetofon włączał, wyłączał, musiał dbać o to, żeby się w czasie taśmy wyrobić na przykład. Nie jestem do końca pewien, czy wtedy w tym nie uczestniczyła już jakaś osoba techniczna, bo wiem, że takie jakby kwestie techniczne to wtedy wówczas bardzo młody pan Roman Powała pomagał przy tym, tak opowiadał Ksawery, dziś już emerytowany realizator Roman Powała. I być może, że już wtedy pomagał. No niestety nie zapytałem się o to na tym spotkaniu, ale podejrzewam, że tak, że on był przynajmniej obecny, żeby w jakiś sposób pomóc tam przy nagrywaniu. I wydaje mi się, że jeśli jest ta książka w bibliotece, bo na pewno jest w zasobach wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych, w archiwum, bo nawet ostatnio ja jej słuchałem, bo została zdigitalizowana w ostatnim czasie. Jaka jakość? No... Średnia. Średnia, no te taśmy mają pół wieku, więc jakby no, ta jakość nie może być jakaś super. No tak brzmi trochę właśnie jak przez jakąś tubę nagrywana, przez taki dziwny, no takie specyficzne brzmienie, no ale i głos lektora też jest taki bardzo, bardzo klimatyczny, powiedziałbym. To jest jeszcze takie przedniojęzykowe L, prawda, i takie, taki styl jeszcze typowo artykulacji przedwojenny. A kto był pierwszym lektorem? Właśnie Ksawery Jasieński? Jednym z pierwszych, tak, był Ksawery, ale chyba taśma, książka z numerem 1 została przeczytana przez kogoś innego, ale nie jestem pewien w tej chwili. Nie wiem, czy nie był to Jerzy Bokiewicz, który zresztą dosyć sporo czytał, to też speaker i lektor radiowy. Ówczesny. No i potem taka sytuacja trwała mniej więcej przez 10 lat. A powiedz mi, czy orientujesz się, Pawle, jeszcze zapytam, tak w międzyczasie, w jakich ilościach, jeżeli chodzi o kopie, było to dostępne? Bo no wiadomo, jakieś taśmy matki, to trzeba było tego już wtedy chyba strzec jako oka w głowie, bo chyba już sobie wtedy zdawał ktoś sprawę z tego, że no z tymi taśmami pierwotnymi trzeba postępować ostrożnie, ale jak bardzo duża była ilość egzemplarzy takich pierwszych książek? Szczerze mówiąc, pojęcia nie mam i nie udało mi się tego dowiedzieć, bo jakoś chyba w bibliotece nie pracują ludzie, którzy pamiętają te czasy, także nie wiem. No wiem, że później, jak już była książka na kasetach, no to z reguły tytuły były wydawane przynajmniej w kilkunastu kopiach dla Biblioteki Centralnej, a czasami nawet w kilkudziesięciu, jak były to jakieś takie hity naprawdę wydawnicze.
Także no, podejrzewam, że wtedy też to było zbliżone. No, też inna sprawa, że magnetofony nie były tak powszechnie dostępnym dobrem w 60-tych latach. To raczej kwestia dopiero tak naprawdę lat 70., kiedy stały się powszechne. Więc myślę, że i no, nie było też tak dużo chętnych na to. A co właśnie lata 70., o których wspomniałeś, przyniosły Polskiemu Związkowi Niewidomych, jeżeli chodzi o poprawę jakościową rejestracji tych książek mówionych? No to nawet nie można tego nazwać poprawą, należałoby to nazwać tak naprawdę rewolucją. Otóż, na początku lat 70., kiedy do władzy doszedł Gierek, podpisał mnóstwo umów, pobrał mnóstwo kredytów, prawda, między innymi znalazły się też pieniądze na stworzenie studia nagrań z prawdziwego zdarzenia dla niewidomych. W ogóle dla stworzenia tak jakby takiego w ówczesnych czasach kompleksowego centrum multimedialnego dla osób niewidomych. To jest budynek przy Konwiktorskiej 7, który został zbudowany na początku lat 70. Budynek ten mieści, już wtedy po prostu został zaprojektowany w ten sposób, że miał mieścić w sobie bibliotekę z zasobami książki mówionej, z zasobami książki w Braille'u, muzeum tyflologiczne, takie było założenie, no i oczywiście studia nagrań. I oprócz tego odpowiednie działy do powielania tych nagranych książek na kasety, do archiwizowania ich i tak dalej. No i powstał wówczas bardzo nowoczesny, na skalę polską zupełnie unikatowy budynek pod względem architektonicznym, z mnóstwem bardzo ciekawych rozwiązań, które no, są unikatowe wręcz, typu jakieś regały na wózkach do przechowywania kaset. No i oczywiście właśnie to słynne studio nagrań, właściwie trzy studia nagrań. Jedno studio, które można było nazwać koncertowym, to jest takie studio o powierzchni około 80 metrów i wysokości 7 metrów, wyposażone wtedy między innymi, obecnie zresztą też, w fortepian. Także podejrzewam, że też było to z myślą o nagrywaniu ewentualnej twórczości osób niewidomych. A jakieś takie materiały zostały zarejestrowane dotyczące właśnie twórczości? W ogóle zostało ono jakoś tak wykorzystane? Bo szczerze powiedziawszy, w tych książkach, których miałem okazję słuchać, to jakoś tam no, nie słychać, żeby ktoś na przykład, nie wiem, muzykę komponował tam w tym studio albo coś podobnego robił. Wiem, że w tym studio były nagrywane na przykład chóry jakieś z akompaniamentem fortepianu. Także takie działania były. Natomiast no, ja pracuję w tej firmie dopiero 12 lat, więc jakby no, tych czasów świetności, że tak powiem, funkcjonowania tego wszystkiego, to ja aż tak nie pamiętam. Natomiast z rozmów z realizatorami wiem, że były dokonywane tam nagrania właśnie między innymi chórów związanych ze środowiskiem osób niewidomych na przykład. A także muzyków różnych związanych ze środowiskiem osób niewidomych. No i oprócz tego dużego studia są też dwa małe. Oczywiście wszystkie studia są wyposażone w wyciszone reżyserki. Te dwa małe studia też nie są takie małe tak naprawdę, bo każdy ma po około 20 metrów powierzchni. Także nie jest takie mikroskopijne. I wówczas zostały wyposażone w najnowocześniejszy w Polsce sprzęt. Mikrofony AKG. Czyli do dzisiaj w zasadzie na mikrofony znakomitej klasy. Zresztą no, oglądał to specjalista i mówił, że to są po prostu mikrofony, które są do dziś bardzo wysoko cenione przez realizatorów. A to są mikrofony dynamiczne, pojemnościowe? Jeszcze z tamtych czasów to... A, to już pojemnościowe, bo pojemnościowe to jakieś tak... Jak ja dobrze kojarzę, to no, taka nowość w sumie dosyć. Absolutna nowość wtedy. I oprócz tego studio zostało wyposażone w magnetofony szwajcarskiej firmy Studer i tej samej firmy stoły mikserskie. No rzeczy po prostu absolutnie, no wtedy ultra nowoczesne i do dziś będące tak naprawdę pewnego rodzaju topem, zwłaszcza w takich studiach, które
chcą nagrywać w taki oldschoolowy sposób, prawda? Chcą uzyskiwać takie klasyczne brzmienia. Zresztą no, często bywają u nas młodzi ludzie, którzy są po prostu zachwyceni tymi urządzeniami. Obecnie oczywiście te urządzenia już nie są używane na co dzień do realizacji, tylko są z reguły używane do digitalizacji archiwalnych zbiorów, czyli właśnie tych nagranych na taśmach. Ale nie są używane dlatego, że to po prostu no już jednak jakoś tam się trochę psują, czy dlatego, że jednak nie, komputer więcej w tym bierze udziału wszystkim? No, komputer zdecydowanie. Komputer jest jednak po prostu bardziej przyjazny dla realizatora. Jednak w magnetofonie to się trzeba nieźle wyrabiać, że się tak wyrażę. Trzeba on the fly łączyć wszystko od razu. Nie można sobie pozwolić jakby na błędy, bo się ich potem nie wyeliminuje. Na magnetofonie nagrywało się po prostu w ten sposób, że grało się. Jak lektor się pomylił, to się cofało taśmę, wpuszczało mu się od słuchu kawałek, po czym włączało rekord. I trzeba było to robić tak płynnie, żeby słuchacz nie słyszał tego momentu złączenia. Bo tego potem się już nie montowało, nie cięło się taśmy nożyczkami, tylko po prostu nagrywało się na zasadzie wpuszczania jakby. Czyli po prostu robiło się nakładkę. Tak. I zresztą jakby tą formę realizacji przenieśliśmy na dobrą sprawę na nagrywanie cyfrowe, na nagrywanie na komputerach. Tylko że na komputerach zawsze ten błąd jakiś można poprawić, prawda? Bo to się w każde takie wejście jest oznaczone znacznikiem, markerem. I nie ma problemu, żeby to jakoś poprawić, żeby zbliżyć ten odstęp, żeby wyciąć jakiś niepotrzebny oddech, żeby wyciąć jakiś stuk. Właśnie problemem jest też w nagraniach na taśmach było to, że jakby nie można potem usunąć na przykład takich różnych śmieci, które się czasami zdarzają, jakichś stuków, jakichś, no nie wiem, no takich niepotrzebnych dźwięków, które ten... I zresztą one się często na tych archiwalnych nagraniach zdarzają, zwłaszcza tych pierwszych, bo te pierwsze to w ogóle były, tak jak mówiłem, nagrywane w zwykłym pokoju, gdzie często na przykład w lecie było otwarte okno, więc słychać na przykład szum liści, szczekanie psa, takie jakieś tego typu dźwięki, co zresztą jest bardzo ciekawe tak naprawdę. Ma swój urok, brzmiałoby to dla kogoś naprawdę, kto zajmuje się tym zawodowo, podejrzewam, amatorsko, ale to ma swój urok po latach. No ma, zdecydowanie, zwłaszcza, że to mówię, te głosy też mają jakiś taki swój urok, bo to są, no mówię, ludzie teraz tak nie mówią po prostu, nie artykułują w ten sposób i to jest bardzo ciekawe też, jak się zmienił sposób artykulacji, czytania w ogóle poprzez lektorów radiowych, ale także poprzez aktorów, prawda? No to mówię, no te specyficzne EO, prawda, czy jakieś takie wręcz smaczki wynikające na przykład z pochodzenia niektórych aktorów czy lektorów, gdzie słychać po prostu w akcencie na przykład ich pochodzenie. Tutaj taką na przykład znalazłem w książkach archiwalnych książkę czytaną przez Wacława Kowalskiego. To jest ten aktor, który grał Pawlaka w Samych Swoich. No i po prostu on to czyta takim głosem dokładnie. Książka jest w ogóle, to jest książka pod tytułem Babie Lato Haliny Auderskiej. I to jest książka, która opowiada właśnie o przesiedleńcach, którzy na ziemię odzyskane jadą ze wschodnich rubieży Polski, czyli terenów zajętych później przez Związek Radziecki. I to po prostu genialnie pasowało do tego, ten jego sposób czytania. Także to często właśnie dobór lektora jakby też powodował no, jakąś taką wartość dodaną dla tych książek. I tak naprawdę to jeśli chodzi o tą rewolucję technologiczną, to nastąpiła w pierwszej połowie lat 70. A potem bardzo ważną datą, jeśli chodzi o jakby jakość tutaj powiedzmy bardziej niż techniczną, artystyczną książek, to paradoksalnie była zazwyczaj dla wielu źle kojarząca się data, czyli 13 grudnia 1981 roku. Wprowadzenie stanu wojennego. Bo tak się oto wydarzyło, że zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego część aktorów i pracowników mediów nie została prawidłowo zweryfikowana, to znaczy dopuszczona do pracy w radiu, czy w teatrach, czy w filmie, czy w telewizji.
a część z kolei zbojkotowała władzę. To znaczy po prostu zaprzestała pracy dla władzy. I jakby taką odskocznią, która pozwalała się realizować jednak zawodowo, przy tym robić coś pożytecznego, była praca dla niewidomych, czyli czytanie książek. I to właśnie wówczas, tak w pierwszej, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 80., ale w ogóle w latach 80., trafiło do studia książki mówionej, bo to wtedy to się tak nazywało, studia książki mówionej Polskiego Związku Niewidomych, mnóstwo, naprawdę mnóstwo znanych aktorów. To już nawet ciężko mi wymieniać, ale wielu nagrało zresztą po jednej, dwie książki, ale na przykład no, wtedy trafiły, prawda, Artur Barciś na przykład, to z młodszego pokolenia ówczesnego, ale wtedy też trafili starsi, wybitni aktorzy, na przykład Aleksander Bardini, Henryk Machalica, Antonina Gordon-Górecka, która w ogóle wcześniej nagrywała, też jeszcze przedwojenna aktorka znakomita. Wtedy też trafiło no, mnóstwo aktorów, mówię, na jedną książkę często. Teraz znalazłem na przykład Grzegorza Wąsa. Jedyną książkę czytaną przez Grzegorza Wąsa na przykład. Także to się trafiało. No oczywiście też Krzysztof Kolberger, który się pojawił i czytał bardzo dużo u nas i czytał właściwie no, prawie że do śmierci swojej książki u nas. Potem już rzadziej, ale czytał. Wtedy też trafił do nas, też zresztą w taki bardzo ciekawy sposób, jeden z naszych realizatorów, Krzysztof Oczkowski. Otóż było to tak, że Krzysztof działał w opozycji i pracował jednocześnie przed wybuchem stanu wojennego w Trójce, w Polskim Radiu Program Trzeci. No i w czasie, zaraz po wybuchu stanu wojennego został aresztowany i internowany. Jak opowiadał, między innymi był internowany razem z takimi znanymi opozycjonistami, jak na przykład Władysław Bartoszewski czy Geremek. No i oczywiście po tym, jak został wypuszczony tam po iluś tam 12 miesiącach bodajże, to nie miał szansy absolutnie powrotu do radia. Po prostu był na czarnej liście i nie było szans. No i jakby trafił tutaj do nagrywania książek dla niewidomych. No i on swoimi znajomościami właśnie pościągał tych różnych znanych aktorów, speakerów, lektorów, którzy często zostali potem i czytali książki dla niewidomych, właściwie no czytają do dziś, no to jest, no czasami już nie żyją, no to już nie czytają, ale zostali długo, długo po tym, jak, że tak powiem, komuna padła. No przecież na przykład właściwie na stałe czytał Krzysztof Kołbasiuk u nas książki, bardzo znany, fajny aktor, już nie żyjący. O, na przykład wtedy też właśnie w czasach, w latach 80., nie wiem tylko czy jedną, czy kilka książek przeczytał na przykład Marek Kondrat u nas. Także to po prostu no, znani aktorzy wtedy czytali u nas. Oczywiście aktorzy starszego pokolenia, którzy głównie czytali jakieś krótsze rzeczy, na przykład wierszyki, czy wiersze, albo jakieś krótkie opowiadania, to po prostu znakomici aktorzy komediowi, tak jak na przykład Irena Kwiatkowska, Jan Kobuszewski. Oj, panią Kwiatkowską, to panią Kwiatkowską to pamiętam z paru naprawdę fajnie przeczytanych książek, chociażby Dziennik Psotnego Chłopca, no. George'a Hakera, jedna z moich ulubionych książek. No, młodszego pokolenia. Też. A Kubusie Puchatki przecież obydwa, to znaczy Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka. I zresztą, co ciekawe, Irena Kwiatkowska, tak mi to właśnie Krzysio Oczkowski opowiadał, że Irena Kwiatkowska konsultowała, bo tam są piosenki, ona konsultowała to z jakąś chyba autorką muzyki, czy tłumaczką, czy Ireną Tuwim, właśnie nie pamiętam tego, z kimś to konsultowała i te piosenki zostały tam sobie podśpiewane. Także tam między innymi Jak to miło chmurką być, taka piosenka, prawda, co to Kubuś Puchatek ją śpiewał. To zostało podśpiewane sobie. I no, mnóstwo takich ciekawych rzeczy. No na przykład nagrywał jeszcze Mieczysław Czechowicz, czyli słynny Misiu Szatek.
też nagrywał. I on nagrywał właśnie chyba wiersze dla dzieci na przykład. Także o muminkach też nagrywał, często... jak dobrze pamiętam, książki pan Czechowicz. No więc właśnie. No i po prostu no, mnóstwo takich, takich znakomitości u nas grało. A oprócz tego oczywiście grali u nas znakomici lektorzy radiowi i aktorzy, którzy się specjalizowali w, głównie w lektorce. Tak jak na przykład Henryk Pijanowski, który zresztą no, gra praktycznie do dziś u nas, prawda, książki dla niewidomych czyta, a w ogóle jest z wykształcenia aktorem lalkarzem i nawet, co ciekawe, w 60-tych latach prowadził na żywo dobranocki dla dzieci. O czym się ostatnio dopiero od niego dowiedziałem. Także Henryk Pijanowski, prawda, u nas nagrywał. Mirosław Utta, który jak ostatnio mówił, nagrywa chyba od 73 roku u nas. To już długo. Praktycznie od powstania tego nowego studia, więc też już prawie 40 lat nagrywa. W tamtych czasach, to znaczy w 80-tych latach, jak mi się przynajmniej wydaje, przyszedł Roch Siemianowski, który mnóstwo nagrywa i moim zdaniem bardzo fajnie. Przyszedł Leszek Teleszyński, chyba też mniej więcej w tym czasie, który też bardzo dużo książek dla niewidomych czytał. No, sporo tych nazwisk, naprawdę się mnóstwo przewinęło. No ale oczywiście no jakby największą absolutną legendą chyba środowiska to jest jednak Ksawer Jasiński, który przez długi czas był absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek, bo o ile mnie pamięć nie myli, to przeczytał ich ponad 400. Także no jest to absolutna ilość, a przy tym absolutnie wielka ilość, a przy tym on czytał często bardzo trudne książki. Dostawał naprawdę trudne książki. Na przykład W poszukiwaniu straconego czasu. To jest coś absolutnie trudnego. Albo na przykład Filozofia przypadku Lema. Takie no często książki no wyjątkowo trudne. Ważne, ale trudne do czytania i trudne do słuchania też. Także no Ksawery teraz właśnie obchodził 80-lecie w zeszłym roku urodzin i Ksawery taką jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest w ogóle osoba, która jest oprócz tego, że jest lektorem i przez wiele lat była speakerem i lektorem Polskiego Radia, programu pierwszego, czytał też filmy dokumentalne w telewizji, to jest bardzo mocno związany po prostu w ogóle ze środowiskiem osób niewidomych i od lat w zasadzie. Także to jest taka osoba, która jest bliska bardzo środowisku. I no myślę, że no pozostanie tą legendą, chociaż już dużo mniej czyta, no bo już jest wiekowym panem, ale nadal jest ważną po prostu postacią. No i jeżeli mówimy tu o rekordzistach, no to warto też powiedzieć, wspomnieć o w sumie stosunkowo nowym nabytku tak naprawdę w czytaniu dla niewidomych, to znaczy o Jacku Kisie, który to przyszedł bodaj chyba w 2001 roku przeczytać pierwszą książkę, albo w 2000, już tego dokładnie nie pamiętam, to być może nasza pani gość będzie mogła więcej coś o tym powiedzieć. W każdym razie, jak wyliczyliśmy, Jacek Kis przeczytał już ponad 500 książek dla niewidomych. No właśnie. Że to jest absolutny rekordzista. Jeżeli chodzi o naszego gościa, czyli o Hanię Kinderkis, to połączymy się z nią, bo z pewnością co niektórzy nasi słuchacze tak czekają, bo miało dziś się więcej osób pojawić na antenie. No niestety, złośliwość rzeczy martwych rodzi pewne problemy, ale oczywiście będzie Hania po godzinie 20, myślę, że się z nią połączymy. Pawle, bo nie zdążyłem ciebie nawet zapytać poza anteną, czy Jacek też będzie? Czy nie? Nie wiem, Hania mówiła, że będzie i myślę, że Hania nawet zaraz może się odezwie. Okej, okay, no to zobaczymy. To czekamy na połączenie w takim razie, a póki co, to jeszcze może pociągnijmy ten temat historyczny, żeby go gdzieś tak zamknąć i żeby przejść dalej, bo zatrzymaliśmy się na latach 80. No i mamy następne lata 90. no i XXI wiek, czyli co? Czyli erę cyfrową. Kiedy ta era cyfrowa się zaczęła? Tak.
No tak, era cyfrowa, przynajmniej u nas w firmie, zaczęła się od zakupu komputera, no dobra, zrobimy kryptoreklamę, Macintosh, z programem Pro Tools, który wówczas no, był absolutnym hiciorem, że się tak wyrażę. No i krótko mówiąc, program ten pełnił funkcję magnetofonu wielośladowego w wersji cyfrowej, można to tak nazwać, w skrócie rzecz ujmując. I to zostało bodajże zakupione w 99 roku, lub w 98 nawet, bo ten komputer już był, kiedy ja przyszedłem do pracy. Ja przyszedłem do pracy 1 lutego 2000 roku. I był już od jakiegoś czasu, więc myślę, że to mógł być 99 lub nawet 98 rok. I wtedy był to sprzęt absolutnie ultra nowoczesny. I to pierwsze studia zostało właśnie zdigitalizowane, że się tak wyrażę, wówczas. Później zostało drugie już za moich czasów, myślę, że około 2001 roku, też wyposażone w komputer Macintosh. I chyba około 2003 roku ostatnie studio zostało zdigitalizowane, tym razem wyposażone w peceta odpowiednio oprogramowanego. No i co? No i tym sprytnym sposobem przeszliśmy do ery cyfrowej. W tym samym czasie mniej więcej pojawiły się też pierwsze audiobooki komercyjne. Już celowo używam słowa audiobook, jakby żeby, to może to jest dziwne, ale tak, żeby nam się łatwo odróżniało, że ta książka mówiona to powiedzmy dla niewidomych, a audiobook to tak bardziej komercyjnie. I to właśnie wtedy, tak na początku około 2000-2001 roku, pojawiły się pierwsze komercyjne audiobooki. Z czego to wynikało, że ich było tak mało? No ano z tego to wynikało, że ciężko trochę to było sprzedawać, bo na przykład taki komercyjny Pan Tadeusz był sprzedawany na 6 kasetach w takim specjalnym opakowaniu, które było w formie takiej jakby książeczki z wytłoczką w środku na 6 kaset. No to sobie wyobraźmy, teraz sprzedaż na przykład książki, która ma 25 godzin. No wiadomo, że jest to, no raz, że jest to niewygodne bardzo, bo dużo miejsca zajmuje, ciężkie, a dwa, że jakby też drogie bardzo, bo przecież no, kaseta też swoje kosztuje, nawet jeżeli jest no, produkowana, że tak powiem, hurtowo. Natomiast jakby podobnie rzecz się miała, jeśli chodzi o płyty, bo płyty wówczas też jedyny format, który funkcjonował powszechnie, to był format CD audio, prawda? Na taką płytę mieściło się no, góra 80. Tyle co na kasetę w zasadzie. A nawet mniej. Nawet mniej, bo na kasetę 90 minut można ukryć. No nawet 100. Nawet 100. A na płytę no, góra 80 w tamtych czasach. Więc jakby no to było jeszcze mniej wygodne. A przy tym wtedy jeszcze produkowanie płyt było drogie też, bo była w tamtym czasie chyba były tylko dwie tłocznie w Polsce, w całej Polsce, i one utrzymywały dosyć wysokie ceny produkcji tak naprawdę, więc te książki też były drogie, więc albo się ukazywały, jeżeli już adaptacje, albo bardzo krótkie książki po prostu, takie na 6 płyt na przykład, to i na 5, na 4. No i tak naprawdę dopiero rewolucją stało się upowszechnienie formatu MP3, które nastąpiło właśnie tak na początku XXI wieku. Tak. Pierwsze takie ogólnodostępne i w miarę fajnie działające odtwarzacze przenośne to kwestia, znaczy w sensie mówię tu o Discmanach z odtwarzaniem MP3 na razie, nie o tych, które są oparte na pamięci flash. No to kwestia no właśnie początku XXI wieku, czyli 2001-2002. No i wtedy też zaczęły się pojawiać pierwsze nieśmiało książki w formacie MP3. I no, potem poszło. Poszło, tak w zasadzie. Potem się to zaczęło dość szybko rozwijać, jeszcze 2-3 lata tak pewna stagnacja, a potem się to rzeczywiście zaczęło szybko rozwijać. Natomiast ten rynek ciągle jeszcze wydaje mi się mocno niezagospodarowany. Tych książek nadal się bardzo mało ukazuje. Oczywiście ogromnie dużo więcej niż na przykład 2-3 lata czy 5 lat temu, ale mówię tu oczywiście o rynku otwartym, nie o rynku książek skierowanych dla osób niewidomych. Pawle, mamy telefon, chyba nawet właśnie Hania się do nas dodzwoniła, tak mi się wydaje. Halo, witamy. Witam. Dobry wieczór. Ktoś, mamy dzisiaj problemy z techniką duże.
No ale całe szczęście udało nam się połączyć. Mam nadzieję, że nas dobrze słyszysz. Słyszę was. No to dobrze. Najpierw może ja przekażę słuchawkę mojemu mężowi, który ma większe doświadczenie, jest moim mistrzem w ogóle. Przeczytał bardzo dużo książek, no i może coś tam ciekawego... Właśnie mówiliśmy o naszym rekordziście. Opowie. Już oddaję mu słuchawkę, będzie was słyszał. Halo? Halo, witamy serdecznie. Witamy, Jacku. A ty z kim rozmawiam? No, z nami, z prowadzącymi audycję. Michał Dziwisz i Paweł Zadrożny. Aha. Witamy. Witamy. I teraz to Paweł wspominał o tych rekordach. No to ile na liczniku a propos tych książek audio? Przyjacielu, to nie polega na biciu rekordów. Rekordy mogą być seksualne, ale nie czytanie książek. No ale zawsze warto książek... się pochwalić. No ale wiesz, nie wiem, no dużo. Około 600 tytułów. O, no to już, więcej nawet niż ja naliczyłem. No to jak wiesz, to po co pytasz? Nie, bo właśnie, wiesz, bo ja nie wiesz, ja Jacku, nie wiem, ile na przykład nagrywasz książek poza wydawnictwami Polskiego Związku Niewidomych, w Nowej czy komercyjnej. No, to nagrywam, no to ile naliczyłeś? Ja myślę, że tak z 500 to jest 550. No, ponad 500 u nas jest. Ponad 500 u nas jest, no to myślę, że... To jest 600. No. To jest ponad 600. Różnych tytułów, różnych branż, literatury, beletrystyka, popularno-naukowa, dziecięca, troszkę erotyczna, tego niestety mało, no i tyle, no i co, i tak się za mało. Za mało, tak? No, sam wiesz z kolegą. A kto to jest ten drugi kolega, bo nie słyszę dobrze. Michał Dziwisz. Prowadzący audycję. Dokładnie, prowadzący audycję. No to się dziwisz, stary, widzisz? Jak się dziwisz? No. Kto tego słucha w ogóle? Co to jest? No w tym momencie... O, to Alden Grant. To chyba Hania nie przekazała informacji zbyt wielu. Nie, no mówiła mi coś, wiesz, tak. Jesteśmy w tym momencie na antenie internetowego Radia N w audycji Tyflo Podcast w Radiu N, która się ukazuje w każdy poniedziałek po 19:00. Także słuchacze nasi w tym momencie się słuchają, jesteśmy na żywo. Fajnie. No. Pytanie jest, jak wiesz, to Paweł mówię. Jest przyjemnością, jest też męką, zawsze z kim się to robi. Jak jest kiepski realizator, to jest to kiepskie, to się człowiek męczy, ale są sami dobrzy, więc wiesz, jakoś idzie, nie? No ba, tak samo jak i sami dobrzy lektorzy, no. No, ja myślę, że zwróciłeś się do właściwego człowieka, no ale... No, zdecydowanie, no. Słuchaj, to przez wiele lata było to niedostępne dla mnie, bo nie wiem, działo to jakiś taki... Działał taki jakieś przekonanie, że tylko ci artyści z pierwszej półki, no bo tak nagrywali rzeczywiście, no. Nazwiska wielkie, Fojty, Holubki, Zaczyki, mówię tak trochę prymitywnie, ale to tak jest, no. No wielcy tego świata teatralnego. Chodzili, nagrywali, zasiadali, prężyli muskuły. Niektórzy byli świetni, niektórzy byli do kitu, bo sam wiesz najlepiej, że jak się tam to przegrywa, to widać, jakie są niektóre kiepskie wykonania. Ale generalnie to bardzo szlachetna sprawa, no wiesz, no misja, tak zwana misja, no. Mówiąc krótko, no finansowo to też, jak się coś robi dużo, to nawet małe zarobki dają satysfakcję, bo się nanizają na ten sznureczek, na szyjnik, wiesz, z zarobkami. No i tyle. No ziarnko do ziarnka. Ale jak wygląda, taka praca lektora w twoim przypadku? Przychodzisz sobie, Jacku, do studia, dostajesz kolega, tekst... Kolega Dziwisz czy kolega Zadrożny pyta? Kolega Dziwisz pyta. A, dobrze. Paweł wszystko wie, to co będę mu gadał w kółko, nie? No właśnie, no ale, ale w tym momencie... Ale w tym momencie to... Właśnie, w tym momencie to teraz jest także informacja dla naszych słuchaczy, którzy słuchają tej audycji. Jasne. No tak, zapomniałem, że to nie jest rozmowa towarzyska. No właśnie. No właśnie. No to najpierw trzeba dostać, że tak powiem, zaproszenie. Potem trzeba mieć czas. Potem trzeba przyjechać samochodem, najlepiej... Albo tramwajem. Albo metrem, jak twoja żona.
No, tak. Albo wiesz, no, albo no i wejść na górę, dostać książkę i był taki okres, ja jestem od chyba do 2000 roku, to tutaj te studia trzy ostro pracowały, to były trzy studia, zresztą Paweł wie, trzy studia, które działały od rana do wieczora. Przerzucały bardzo dużo lektorów, aktorów i to wszystko się tak kręciło. Wiesz, jedni wchodzili, drudzy wychodzili. Była fajna atmosfera, taka przyjemna. Z jakimiś drobiazgami, że ktoś tam się wie, nadał za bardzo i to trzeba by było potem ustawiać, no. Ale no, praca jest przede wszystkim cudowna przez to, że się skupiasz, no. Siedzisz tam w studio, jak ci nie przeszkadza zły realizator, to sobie czytasz, no. A takich nie ma. Co? No, interpretujesz, dochodzisz do jakiegoś, wiesz, wniosku, próbujesz nadać kształt temu. Jesteś sam na sam z literaturą często bardzo dobrą, a często taką sobie, no nie najlepszą też, no bo się zdarzały różne te gnioty. No wiesz, to tak jak w księgarni, no. Przejdziesz się koło półki, masz cudowne rzeczy i masz trochę chłamu, no ale to takie zapotrzebowanie jest, wiesz, no zawsze byłem zszokowany, jak widziałem ludzi, którzy przyjeżdżali po kasety już nagrane do wypożyczalni, do biblioteki. Jakie te torby pełne, wiesz, kaset, no bo jak wiecie, to na kasetach magnetofonowych głównie, jeszcze chyba się teraz też trochę dzieje, nie? Jeszcze dalej są kasety. No, cały czas, no właśnie, cały czas na kasetach. No to wiesz, nagle widzisz swoją książkę, którą miałeś w ręce, w postaci, no, idzie dziewczyna z ojcem, ojciec niesie jakąś taką dużą torbę turystyczną, widzę, że ma kasety, no. Wsiada do samochodu obok mnie, ja wysiadam, no, zagaduję go, mówię, no właśnie, to jest właśnie książka, ale ma tylko 40 kaset, to nie jest tak dużo, wiesz. No a teraz się wszystko podmieniało, no wystarczy płytka, wystarczą te cuda nie widzę i jest to robione, no. Niezależnie od technologii. Tamta technologia była gorsza oczywiście, bo była no, taka no, siermiężna, radiowa. No ja w radiu pracowałem 25 lat dzień w dzień, robiąc różne audycje prezenterskie, reklamowe, literackie, propagandowe. Nigdy się partią nie zajmowałem, zawsze uciekałem od tematów, ale ciężko było. Dużo literatury czytało się, bo były takie, wiesz, miejsca na różnych antenach, że czytały się fragmenty prozy, raczej dobrze płaciło. No, ja byłem jednym z czołowych lektorów, aktorów, którzy robili reklamę, no byłem jedynym na początku, no. Jakbym ci powiedział nazwiska, powiedziałbym państwu nazwiska, które nie chciały brać udziału w reklamach radiowych, to byście się tam ze śmiechu poprzewracali, no, a teraz chodzą. Dumni, a teraz każdy. Oni, wiesz, dają głos, no. Także to wszystko powodowało, że czytanie książek jest w ogóle, jak zawsze czytałem książki, no. Od dziecka. No ja się tam powiem, że no, możecie się śmiać, ale to już mówiłem na spotkaniu z czytelnikami w Wałbrzychu nawet, że jako siedmiolatek byłem chory i że miałem czytać. I ojciec przyniósł mi, takie były przed wojny wydania gdzieś znalezione w antykwariatach, tak zwane groszowe. Takie małe broszurki, książeczki, ale to wiesz, no to było kilkanaście takich książeczek z ogniem mieczem. I ja taką trylogię przemuciłem mając 7-8 lat, sam jeden. Wiesz, jak byłem chory, to dorywałem się różnych książek. Bardzo przeżyłem książkę, mając lat chyba 13, może 14, którą matka miała w domu, czytała, a to był Emil Zagadłowicz z Mory. Słynne. Mm-hmm. A wtedy to był szok, bo to tak. Były erotyczne kawałki o dojrzewaniu tego Mikołajka srebrem pisanego. No i taki chłopak jak ja nagle się dorywał do opisu aktu kopulacji w jakimś zakładzie pogrzebowym, gdzie właściciel tego zakładu pogrzebowego używał sobie co niemiarę z dwiema prostytutkami, no a chłopcy to podglądali, bohaterowie, no. No taka literatura też była i to była fantastyczna wtedy dla mnie, no bo to był szok, no. Budowała mnie, no, moja męskość. Ale w ogóle kochałem książki zawsze. W szkole byłem najlepszy, miałem różne kłopoty, ale jeśli chodzi o literaturę, to byłem mistrzem w pisaniu wypracowań. Cała literatura amerykańska, nawet nie Ibero, bo wtedy w moich czasach to była bardziej ta amerykańska literatura, Stany Zjednoczone, czyli USA, nie? Faulknery, Caldwell, Steinbecki, Hemingway, to przecież ukochany mój był pisarz. No takie rzeczy się czytało i to było znakomite, bo tam było bardzo, te książki były tanie.
flaszki były cholernie tanie, były po 2,40, no. Stary, kawa kosztowała w kafejce z ekspresu 2,40, no. No to przynajmniej tani dostęp do literatury często dobrej. Niesamowity. Nędzne te książki, bośmy teraz nawet czytali z Pawłem Zarzecznym, nie? Paweł, przepraszam cię, Paweł, za zmianę nazwiska. Myślałem się, że wyszedłeś za mąż, więc nie wiem. Słuchaj. Się ożeniłem, ale 10 lat temu. A no tak, czytaliśmy tego Telepkę, wiesz, kogo? No wiesz, o czym mówię. Boruń i Trepka, tak. Trylogię kosmiczną Borunia i Trepki. Proxima, Zagubienie w przyszłości i tam jeszcze jeden tom. I ci faceci z MTJ-u wynaleźli te książki, gdzieś w antykwariacie kupili, one wydane w 50-tych latach. No siermięga, no papier śmierci. Nie, tak gorzej, one były wydane w latach 80-tych, kiedy był najgorszy papier. Bo to było jakieś tam wydanie po 30 latach takie wzbogacone, ale masakra. Książki, które w ogóle każda składka z innego papieru, druku tam prawie nie widać. Dziury jakieś takie w tekście, nie? A Hania też czytała tą roleczek, nagrała dla nich też 3 tomy i też taka siermięga, no wiesz. No ale ciekawe, że takie stare książki mają swój dzięki urok, no. Tak. Zresztą na przykład ta właśnie trylogia kosmiczna, no to jest naprawdę niezła literatura, jak na lata 50. No, ja nie jestem fanem. Taka rewolucyjna literatury. Powiedziałbym nawet. No właśnie, ale a propos tej literatury, a propos tego, jak już zacząłeś, Jacku, mówić o tym, że wchodzisz sobie do studia, pracujesz z tym realizatorem, to ja się tak zastanawiam, czytasz sobie zazwyczaj te książki gdzieś tam wcześniej, albo przynajmniej jakiś fragment, zanim zaczniesz je czytać do kasety, czy nie? Żartujesz. Chyba, że bardzo trudne językowo są. Ale ja słabo stoję z językami, to znaczy po angielsku sobie tam trochę radzę, ale nie za bardzo. Nawet francuski znam perfekcyjnie, niemiecki, no czytam, a się męczę, łacina, to jest jasne, ale jak są hiszpańskie, no są rozmówki, są pomoce, ale no wtedy naczytuję, jakby jak dużo jest jakiejś, wiesz, no sałaty tej włoszczyzny, obcych nazw, to tak, ale jeśli chodzi o tak zwane interpretacje, to mnie to zaskakuje często. Często są to mylne informacje. No facet pisze na przykład, odzywa się do kogoś tam, do innego bohatera w książce. Teraz za chwilę wchodzą w dialog i to jest tak napisane i tak źle jest to oznaczone, że właściwie w pewnym momencie nie wiadomo, który mówi do kogo. Co kto ma do powiedzenia, wiesz, no. To są rzeczy zaskakujące. No, trudne książki się naczytuje. A jeżeli rzeczywiście jest jakiś taki problem z jakimś obcym językiem, zupełnie, no jakimś egzotycznym, nie wiem, powiedzmy jakieś tam na rzeczy afrykańskie, to jak sobie wtedy radzicie? No są poradniki. Zresztą w studiu jest książeczka, tutaj trochę gorzej to wygląda niż gdzie indziej, słynnego Miłosza, jest Jones angielski. Jest wymowa wielu języków, mongolski, mandżurski, kazachski, wiesz, no, takich rzeczy, no, ale to, no, są też poradniki językowe telefoniczne, jest jeden radiowy, ale coraz mniej się sprawdza, bo ci ludzie mają tylko do dyspozycji książki i słowniki, wtedy wiesz, jak im się chce, to szukają, jak nie, to pitolą swoje, no. Także teraz nawet czytam jedną książkę, gdzie parę rzeczy po niemiecku podali mi źle, musiałem to zmieniać, gadać z ludźmi, którzy znają niemiecki po prostu. No to tylko takie trudności, no. Mało jest dobrych książek, takich, które cię łapią za serce, które, wiesz, no, które coś robią z tobą. No na przykład, jak czytałem o tym nieszczęsnym chłopaczku, co to jest, Imię Róży? Nie Imię Róży. Pani Róża i ten chłopak, który ma raka, no, jest w sanatorium, taka wolontariuszka, no, Oskar i Pani Róża. To jest francuski pisarz, o niemieckim Schmidt nazywa się, Emmanuel Schmidt. No, rewelacja jest ta książka. No, teatr był zrobiony w telewizji, no też dobry, ale ja książkę czytałem, wiem, że na korytarzu wtedy Paweł tu nie nagrywał. Był gdzie indziej, w dyrekcjach siedział pewnie, w machoniach, w fotelach, pod palmą, a tu nagrywaliśmy tego Oscara. I powiem ci, że parę osób na korytarzu stało i mieli łzy w oczach, łącznie ze mną. No. Tak to się dzieje czasem, To ja ci powiem, Jacek, że na przykład to samo mówił mój kumpel, któremu poleciłem Tatiana i Aleksandra.
No nie, to moja ukochana książka. Że... I to jest, i mówi, że no, w twoim wykonaniu rewelacja, nie? Bo wcześniej dostał jakąś komercyjną wersję, to po prostu jakaś masakra, a, no tak. A w twoim wykonaniu mówi, że rewelacja i podobnie zresztą, no niestety nie będzie go dzisiaj w audycji, bo zajęty jest, ale też prosił, żeby przekazać, że też Harry Potter w twoim wykonaniu jest znacząco lepszy od konkurencyjnego wykonania. Od pana Franceskiego? No zdecydowanie. No nie chciałem wymieniać, ale tak, od pana Franceskiego. Ale to się nie ma co czekać, no. Co jest lepsze, to jest lepsze, no. Franceski znakomity aktor. No wiesz, do tego trzeba mieć wenę. Do tego trzeba mieć ten umiejętność strzelania w ułamku sekundy we właściwy ton, we właściwą interpretację. To nie trzeba siedzieć, jak Paweł doskonale wierzy, określać ten tekst godzinami, za tego, za pauzy sobie zaznaczać, akcenty, a wiesz, a co? Trzeba po prostu to czuć, no. Trzeba mieć ten błysk. No i tak się składa, że ja to mam. W dużej ilości, ale jestem mało wykorzystywany też, bo mogłem więcej. Mogłem mieć 1500 książek. No. 2000. Czyli jak rozumiem, bycie dobrym aktorem to nie oznacza tego, absolutnie, że jest się dobrym lektorem. Absolutnie nie. A jakieś takie doświadczenie aktorskie pomaga w tym, czy niekoniecznie? No, pomaga. No, wiesz tak, no, nie przesadzajmy. No. Dobrzy aktorzy, no to są dobrzy aktorzy. Tylko wiesz, to ja ci powiem przykład, Jest próba w teatrze tak zwana czytana, czyli stolikowa. Są rozdane egzemplarze. To teraz może jeszcze dla naszych słuchaczy wyjaśnienie, Jacku, co to jest próba czytana, czyli stolikowa, bo może nie wszyscy wiedzą. No tak, no przy stole siedzą aktorzy, jest reżyser, rozdane teksty, pierwsze spotkanie. Reżyser ble, ble, ble mówi ten, co to ma być, ja co on chce tutaj pokazać. Rozdane są, powiedzmy, próby jakieś obsadowe, ale jeszcze nie. I dopiero po czytaniu wspólnym i obsadza na przykład, o, Paweł czyta tego hrabiego, ja czytam kurtyzanę, wiesz, że niby to będzie może grał, no i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyłazi jasno, czarno na białym, po prostu, kto umie czytać? Kto umie czytać? Ja czytam Avista. A są znakomici, ja brałem udział w telewizyjnych teatrach, gdzie byli naprawdę bardzo uznani aktorzy, ja przynajmniej to byłem kilkuś, którzy sylabilizowali, którzy się cukali, wiesz, co a to źle widzi, to okulary się dobiera, a tu przecinek nie w tym miejscu, to krytykuje coś od razu, wiesz, taka wolta. Nie, po prostu nie umieją czytać ludzie, no, zwyczajnie nie umieją czytać. No, niestety. Aktorstwo do tego ma się tak, jak, wiesz, no, krawat do kożucha. To jest specyficzna umiejętność po prostu. No. Foyt na przykład, jest sporo książek nagrany Foyta, no, fantastyczny gość, no, fantastyczny i aktor, i czytacz, no. Nie wielu dobrych aktorów, którzy to dobrze robią, ale to trzeba robić, a nie wiesz, potem nie trzeba się sadzić, nie trzeba szpanować, nie trzeba się prężyć i pokazać, o ja czytam, o ja teraz nagrywam, ja cała Polska mnie będzie słuchać, ci niewidomi, o, na kolana, bo ja czytam, wiesz. To takie podejście do kitu jest beznadziejne, no, i trochę pokory trzeba mieć, no. Są też porażki typu, że dzwoni tak zwana czytelniczka. Zawsze mnie to fascynowało, że niewidomi mówią o sobie, że są czytelnikami, że są słuchaczami przecież, prawda? Albo słuchają, ale są czytelnikami. Mhm. No, załóżmy, że to jest nomenklatura taka właściwa. No i dzwoni do mnie babka, a przedtem miałem sygnały od redaktorki pani Wandy, która tutaj naprawdę wielką robotę zrobiła, pani Wanda, która zajmowała się właśnie ofertami książek, przydzielaniem, obsadą, świetnie to robiła. I dzwoni do mnie pani Wanda, mówi, panie Jacku, dzwoniła kobieta do prezesa, już nie wiem, który to był prezes wtedy, z straszną pyskuwą, że ona sobie nie życzy, żeby takie chamstwo i drobnomieszczaństwo leciało z tej kasety, bo ona nie po to bierze książkę, żeby słuchać takich bluzgów, takiego świństwa, że ten facet, co czyta, to jest po prostu chan, żłób i bydle, no. No niby to, wiesz, mnie to wisi i powiewa, no, ale zależy mi na tej pracy, no i takie teksty, takie głosy powodują, że mają cię gdzieś, no, mogą ci podziękować. No i wziąłem telefon tej kobiety, to mówię jako ciekawocha. Gdzieś z innego miasta, starsza osoba, pani Maria, no, się odezwała. Grobowy głos, biedna, nieszczęśliwa, niewidoma kobieta. Ja jej się przedstawiam, ona dostaje szału, że to ja. Nie poznałam jej w pierwszej chwili.
i zaczyna te bluzgi teraz już do mnie. Tak skończyła, to ja mówię, ale pani Mary, niech pani posłucha, jaki mam piękny, ładny głos, jaki cieplutki, jak potrafię do pani ładnie mówić, jak się pani czuje, no co, coś mnie tak złości unosi, nie trzeba. Ale tak, no tak, rzeczywiście, no ma pan taki sympatyczny głos, ale no ładny pan ma ten głos, no ładny, ładny, ale właściwie, to dlaczego pan tak czyta, takie świństwa? Bo ja lubię takie rzeczy czytać, a potem taka książka też musi ujrzeć światło dzienne, jest dla was. A to chodziło o Białe Zęby Zadzi Smitha. Londyn. Białe Zęby, tygiel. Słynna książka. No, tygiel, wiesz, murzyńsko, hindusko, chińsko, cały świat w jednej dzielnicy, jakieś tam, nie wiem, czy Soho, czy nie, siedzi się, kotłuje, no, narkotyki, seks wynaturzony, trochę pedalstwa, trochę lesbijstwa, jacyś wariaci, no ocieka to wszystko, czym się tylko da, wszystkimi płynami fizjologicznymi. Taka książka, no. Ja jej to tłumaczę, no, no tak, no to rzeczywiście. No ma pan rację, to ciekawa była ta książka, wie pan? Ciekawa była ta książka, no. Już teraz ciekawa. Dzwonię, bo tak nie, bo się tak zawzięłam na pana. Nie, bardzo ładnie pan czyta. Wszystko zależy, jak towar sprzedasz, stary, no. No, oczywiście. No, zgadzasz się? Oczywiście, że tak. No zresztą no. Mamy tutaj namacalny efekt po prostu. No, to macajcie te efekty dalej. Wspomniałeś, Jacku, że lubisz czytać no, pewne konkretne książki i to może powiedz naszym słuchaczom, jakie? Powiem. Drodzy słuchacze, jestem dojrzałym facetem. Czytałem kiedyś jako dziecko bajeczki o Murzynku Bambo, i tak dalej. O Tuwima wiersze, Brzechwy, Marii Konopnickiej i tak dalej, i tak dalej. Ale już wyrosłem, zacząłem czytać inną literaturę. Doszedłem do tego, że czytałem pod ławką książki na lekcjach kryminały, które w Polsce wtedy ukazywały jakieś koszmarki. Tadeusz Kostecki był taki pisatel od kryminałów, Milicja Obywatelska, Anna Kłodzińska. No, to się nazywa 07? Nie, ona nie jest od tego. No nieważne, to takie perelowskie kryminałki. Typu Kapitan Sowa, czy coś takiego. No, jeszcze wam powiem na jako ciekawostkę, że pamiętam z dzieciństwa swojego. Miałem ze 12 lat, jak cała Polska, naprawdę, to mogę tak powiedzieć, no, miałem bardzo dużo ludzi, leciało do domów, nie pamiętam, na jakąś godzinę 18, do radio odbiorników. Najczęściej były to kołchoźniki wtedy, no, czyli jeden pierwszy program, gdzie Andrzej Łapicki czytał książkę pod tytułem Królewna o majorze Glebie, kapitan Gleb, który dzielnie robił akcję jakiś tam bandziorów łapał w zakładach tekstylnych w Bielsku-Białej. A on miał tak piękny głos, że wszyscy byli oczarowani, no nie było telewizji wtedy, no po prostu. Zaczynała wchodzić telewizja. I taki głos Andrzeja Łapickiego, który był samo mięso. Sam facet, sama jurność w tym głosie była. Baby sikały po nogach, jak słyszały jego głosu. No, to taka jest siła właśnie działania. Natomiast teraz już z tym dojrzałym facetem, czytam dużo książek różnych. No, ja nie mówię o filozofii, o jakichś tam naukowych, bo też czytam, ale to mi nie leży. No jest to, ja w radiu czytam bardzo dużo różnych tekstów, tematów, pogadanek, o nawozach azotowych też, muzyczne, no nieważne. Ale teraz jest literatura po tej transformacji, zeszła literatura, ta co była schowana, no typu Sołżenicyn, typu Wasyli Grossman, typu no, Zachód daje coś trochę, Mario Vargas Llosa, no Cortezary, wszystkie. To weszła ta literatura taka już naprawdę wysmakowana, która się nie boi się ostrych rzeczy i prawdziwych i tyle, no te opisy systemów totalitarnych, na przykład radzieckiego i niemieckiego u Grossmana, Los i życie, to się książka nazywa, gruba knyga taka. Zresztą on ją przemycił do, przyjaciele przemycili do Francji, tam została wydrukowana, dopiero po jego śmierci została w Rosji, w Związku Radzieckim puszczona. No to jest system, pokazuje te systemy zestawione, hitlerowski i stalinowski na przykład. No. Teraz czytam książkę w tej chwili, mam na tapecie w jednym wydawnictwie Jonathana Litzela, Łaskawe. To jest 1000 stron tekstu
Paweł, masz tego zazdrościć, myśmy to z miesiąc zrobili, chyba i dwa. Książka też o Hitlerach, o hitleryzmie. Hitleryzmie, o tym jak... To chętnie bym posłuchał. No wierzę, to jest kawał książki, jeszcze jestem w trakcie. Pokazuje po prostu, na czym, jak się budował ten faszyzm fantastycznie, jak się budował, z czego się brał. On brał się z biurokracji, z zamiłowania do porządku niemieckiego, z dokładności niemieckiej, eksterminacja wszystkich tych narodów, Żydów, nie Żydów, doszukiwanie się żydostwa nawet u górali kaukaskich też. Jacyś antropolodzy wymądrzali się. No, cały ten system po prostu jest tu znakomicie pisany na losach, na przykładzie losu jednego bohatera, zresztą takiego dziwnego, który szuka absolutu, no i dla niego jest to absolut. Książka ma na okładce napisane, że jest to odbywana przez krytyków jako epopeja XXI wieku albo pornografia zbrodni. O. I to jest literatura, która szokuje, która zatyka, a skąd ja już jestem na tyle doświadczony, że nie patuję się takimi rzeczami jak straszne opisy śmierci. Są, oczywiście są straszne sceny, ale to jest takie tworzywo, które wszystko pokazuje. No. Nie wolno uciekać od takich tematów. No to takie literatury lubię czytać. Lubię czytać humorystyczne, humorzaste rzeczy. Co teraz nie jest. Ten Los jest świetny. Pamiętnik niegrzecznej dziewczynki, zdaje się, coś takiego nagrane, to bardzo dobra rzecz. Też, o, Wojna Światów. Pamiętam taką książkę, pamiętam, którą nagrałeś dawno temu. O coś się rwie Jacek. Jesteś, Jacku? Tak. Tak, oczywiście. Jesteś. Nagrałeś taką książkę pamiętnik czy wspomnienia oficera Armii Czerwonej Sergiusza Piaseckiego. No to rewelacja. No Sergiusz Piasecki, no rewelacja. Jeśli słuchacze może nie wiedzą wszyscy, Sergiusz Piasecki przed wojną był bandziorem, złodziejem. Tak. No tak, był Urkę, siedział w kiciu, był chyba ze Lwowa. To jeszcze mój ojciec, cała rodzina pochodzi ze Lwowa, moja, ja też. To było bożyszcze literatury. No i jak siedział w tym kryminale, też go tam napuścił, żeby zaczął pisać. No i napisał między innymi to, Kochane Wielkie Niedźwiedzicy, bardzo piękna książka, też o chyba nagrałem. No i ten pamiętnik czerwonego oficera, Armii Czerwonej, tak. Sergiusz Piasecki, syn. No przed wojną no, znakomita rzecz, naprawdę. No świetna książka. W ogóle tak naprawdę to trzeba te książki robić z takim malarskim zaangażowaniem, czyli wiesz, no. Że jak mam świadomość, że czytam to nie dla faceta, który jedzie samochodem, wypasioną bryką i słucha sobie od czasu do czasu czegoś i tam wiesz, przerzuca te sobie, bo nudzi albo nie słyszy dobrze, a jak czyta to niewidomy czy słabowidzący, to jest zupełnie inna percepcja, no. To wszystko wchodzi w człowieka, no wchodzi. Ja osobiście nie lubię słuchać książek czyichś, no bo uważam, że ja robię najlepiej. A swoich słuchasz? Także poza tym przeżyliśmy teraz szok z Hanką. Byliśmy jesienią, braliśmy udział w finale konkursu na najlepszą recenzję książki mówionej. Oni tam sobie w Wałbrzychu, taka biblioteka pod Atlantami, robią takie sobie święto raz w roku, no i porządnie to jest zrobione, są sponsorzy, miasto, burmistrz, prezydent, tłum ludzi, no i nas wybrali, no. Nie wybrali, jako ciekawostka. No oczywiście za całokształt, ale najbardziej komisja to wybiera z tych lektorów. Wybrali mnie za traktat o łuskaniu fasoli, Myśliwskiego. A, Myśliwski, mhm. Tak. A jeszcze taka ciekawostka, to muszę wam wszystkim powiedzieć. No, ludzie z tej branży wiedzą, że jest taka firma audioteka.pl, która się kręciła koło nas tutaj. Sporo tytułów jakby chciała wyszarpać do komercji. Przecież to trochę wzięli. No i ta firma po prostu właśnie internetowa sprzedaż, czyli pobieranie plików internetowych, to co was interesuje. Tam z tytułów moich z 50, fajnie jest też kilkanaście. I to już tak trwa z kilka lat. Są bardzo śmieszne, małe pieniądze, bo udaliśmy się wyrobić taką imprezkę, ale no, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeszcze do niedawna dostawałem zestawienia raz kwartalne ilości pobrań i jakie tytuły pobierane i w jakich godzinach.
I to jest fantastyczne, fantastyczna statystyka, którą można wywieźć jakby w każdą stronę, no bo o której godzinie ludzie słuchają książek, jak pobierają? Ano w nocy, albo rano, a kto? Taka statystyka trochę gusowska, nie? A jakie tytuły? No na przykład irracjonalnie wyciągają rzeczy, które dla mnie, powiedzmy, były takie sobie, albo łapią takie rzeczy, które my jako wykonawcy, ach, poszło było, nagle łapią coś takiego. To jest kapitalne zestawienie i taki obraz tego, co ludzie chcą słuchać i w końcu za to płacą, bo pobrania są za pieniądze. Także to ciekawe doświadczenie. I czego ludzie zazwyczaj lubią słuchać? Jakiejś takiej lekkiej, łatwej i przyjemnej literatury, nie, czy czegoś cięższego? No oczywiście Chmielewska zawsze była na porządku dziennym. Ale taki Myśliwski, taki Stasiuk, tam jadąc do Badagak, taki właśnie ten Piasecki, coś tam jeszcze. No oferta nie była za duża, bo tutaj były problemy, żeby te książki i ta firma mogła zabrać, wziąć. Więc nie wszystkie tytuły poszły, no. Ale widać, co ludzie bierze, no. Nie chcą głupich książek, nie chcą harlekinów, chociaż jest mnóstwo na pewno słuchaczy harlekinów, no. Ta, jak ona się nazywa, Steel, no. Daniel Steel, tak, o Jezu. To tego jest przez tony nabrane tutaj u nas w wydawnictwach, czyli w Niwie. No, to jest pisarka, która szła jak burza, no. No niesamowite są niektóre książki, niektóre są głupie, no, a niektóre, no tak jak wszystko, no. Niektóre się olewa, czytasz, a nie wiesz, co czytasz, no. No to czasem to się zdarza, że automatem lecisz i sobie myślisz, cholera, to już koniec odcinka, koniec taśmy, a ty czytasz, nie widziałeś, gdzie jesteś, czytasz, automatem lecisz, no. No jesteś tak wyćwiczony. No, dobrze, że czasem jest to realizator, który pilnuje. No, bezwzględnie do tego jest potrzebny realizator. To właśnie, to Pawle, to tak szybciutko może naszym słuchaczom powiedz, na czym właściwie polega twoja rola jako realizatora dźwięku? Jakie jest twoje zadanie? Paweł, tak? Tak, pytanie do Pawła. To też zależy od tego, jak bardzo wymagający jest lektor. Jacek jest wymagający? Tak powiedz na ucho. Nie jest wymagający. Zresztą Hania też nie jest wymagająca. To znaczy, po prostu oni z reguły, znaczy właściwie w 95-9 nawet procentach przypadków doskonale wiedzą, co robią, wiedzą, jak przeczytać, więc tu jakby nie ma żadnego problemu. To raczej w takich przypadkach raczej pilnujemy po prostu, czy się nie przejęzyczył, czy się coś nie pochyliło, czy coś tam za głośno nie stuknęło w tle. Czy... Słucham? Nie, mów. Jeszcze raz, Jacku, powiedz. Paweł. W przypadku, że tak powiem, lektorów, którzy są mało wymagający. No to tak praktycznie gramy jak na taśmie, prawda, i tyle, i cała filozofia. Natomiast są też lektorzy, którzy niespecjalnie umieją czytać. No i z tym jest gorzej. Bo tak, po pierwsze trzeba ich bardzo mocno pilnować, czy nie przekręcają słów. Po prostu często mają mały zasób słów i nie znają po prostu tych słów, które czytają, więc czytają je źle. Po drugie, często nie wiedzą do końca, jak interpretować, jak to czytać, tak żeby to było takie frapujące, interesujące dla słuchacza, dla czytelnika w zasadzie, prawda? Bo tak umówmy się już, że taką nomenklaturą klientów Biblioteki Centralnej, czy w ogóle osób niewidomych, prawda, dla czytelnika. To musi być takie wciągające. To nie może być właśnie nudne, więc też trzeba czasem zatrzymywać lektora, jeżeli jest w stanie płynnie czytać, bo to też wcale nie jest częste, żeby płynnie czytał. Bo ostatnio miałem akurat takich lektorów, którzy no raczej mało płynnie czytają, albo wcale wręcz nie umieją płynnie czytać. A jak często się mylą zazwyczaj? Jakaś taka średnia? Udało ci się jakieś statystyki zebrać? Kompletnie nie ma średniej, bo są lektorzy, którzy czytają 15 minut, a czasem i 40 kilka minut bez pomyłki. Bez pomyłki żadnej, po prostu żadnej. A mam też takich lektorów, którzy się mylą co 15 sekund, czyli praktycznie co zdanie. I wtedy to jest koronkowa robota, bo po prostu masz na przykład 200 markerów i każde wejście musisz sprawdzić, nie wiem, usunąć...
O, i w tym momencie... Jakby to miało sens. O, straciliśmy Pawła na moment, ale już jest. O. Jestem? Jesteś. Małe jakieś jestem. Problemy na łączu nam się pojawiły, ale już Paweł jest z powrotem z nami. Mam taką... No, także to jest kwestia przede wszystkim, po pierwsze, czy lektor umie technicznie czytać, to znaczy, czy jest w stanie składać te wyrazy, krótko mówiąc, w zdania, znaczy litery w wyrazy, a wyrazy w zdania, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, czy umie interpretować, to znaczy w taki sposób czytać, żeby zainteresować słuchacza. No i jeśli umie, no to po prostu taka praca jest czystą przyjemnością, bo to idzie płynnie, szybko, mało jest montażu. Ci lektorzy z reguły też umieją wchodzić, że tak powiem, czyli tą technikę mają opracowaną właściwie wzorcowo i tu nie ma problemu. Natomiast no, są też lektorzy, którzy raz, że niespecjalnie umieją czytać, a czasem na przykład umieją czytać w sensie interpretować, ale kompletnie czytają niepłynnie. No i wtedy właśnie, bo nie wiem czego nie było słychać, no ale po prostu są tacy, którzy dosłownie co 15 sekund, co 10, co 20 się mylą. No i wtedy to jest mordęga coś takiego montować, bo to jest kilkaset markerów na przykład na rozdział, gdzie trzeba wejść w każdy marker, zobaczyć, mówię, dodać ciszy, albo ująć trochę ciszy, albo dodać wdech, żeby rytm był zachowany, jakiś po prostu wyciąć wdech z innego kawałka pliku, żeby to taki sens miało interpretacyjny też. Także, no to mówię, no to bardzo różnie z tym bywa. Raczej z Jackiem i Hanią to tych problemów nie ma, bo oni po prostu wiedzą, co robią. Zdarzają więc... się, no jak to więc... nie ma, też tam mówię, że różne no dyspozycje. Też, ale to... Nie wiem, Giętki nie zawsze mówi, co pomyśli głowa, no wiesz, to zapluje się. Nie no, pomyłki to się oczywiście dobrze, się zdarzają, za wiesz, ale... Za dużo pijesz w czasie nagrania i potem jest kiepsko, no. Herbatę. Przepraszam, kawę. Ja, ale co, jeszcze to może dorzucę jeszcze zdanie, bo pewnie Hania też powinna coś powiedzieć. Widzisz, problem polega na tym, że tutaj, jak ja tu trafiłem do tak zwanego ZNIW-u, czyli do Zakładu Nagrań i Wydawnictw, działa pani redaktor Wanda, tak to nazywaliśmy. Ona miała swój tutaj taki baraczek, gdzie miała książki, ściągała te książki, oferty, zainteresowanie było potężne i ona robiła obsady. Znaczy ona miała rozeznanie na rynku wykonawczym, to znaczy wiedziała, kto jest do czego, no po prostu, że może ja nie przeczytam jakiejś książki, która jest no syfiasta, w sensie jakieś takie nudy, że to po prostu nie dla mnie, nie mój głos, moja barwa głosu. No i tutaj się wykształciła grupa znakomitych lektorów, to nie to, że tylko ja i Hania. Znakomitych lektorów, bardzo dobrych, ale nieduża grupa. I myśmy operowali właśnie w takim obszarze różnych zamówień, no po prostu różnego rodzaju literatury. Dostąpiła to pewna specjalizacja. No, są książki bardzo trudne, no, pan Ksawer Jasiński słynny, prawda? Ksawer Jasiński, no to znany szeroko był publiczności filmów przyrodniczych. Poza radiem, no to poza stacją za metrem, że tam jego głos jest nagrany. Kabaty, proszę wysiadać. To Ksawery świetnie się czuje w literaturze popularno-naukowej, takiej wykładnej, takiej beletrystyka już jakby, mówiąc, może nie powiem takiej rzeczy mówić. No jest, to świetny facet jest, ale to już jest jakby takie, wtedy się robi napuszone, takie patetyczne, niepotrzebnie często. Po prostu to trzeba cholernie wiedzieć, co kto może tutaj nagrać. I wtedy te książki są dobre, no. Ale najgorsza sprawa się porobiła teraz, skoro wydawnictwa tak zwane książkowe, które walą papier, czyli drukują książki, mają za punkt honoru, przyjęły sobie produkcję audiobooków, tak zwanej komercji. I tu się zaczyna nieporozumienie, bo najczęściej kochają gwiazdeczki z filmików serialowych, czyli różne panie, już nie chcę mówić nazwisk, bo nie pamiętam, z różnych seriali polskich, no. Któreś tam pokazały, rozebrały się, mają jakiś problem, no to są niezłe w tych filmikach, no grają młode dziewuszki, no różne, w różnym wieku i one muszą czytać jakąś książkę, które wydawnictwo wydaje, bo redaktorom z tego wydawnictwa wydaje się, że takie wykonanie przysporzy im po prostu więcej klientów, że ta książka się będzie świetnie sprzedawała, no. A często jest tak, że to guzik prawda, no. Te książki leżą, no właśnie... ja chodzę czasem po jakichś empikach,
widzę różne regały. Na kabatach mamy taki Empik w Tesco. Nawet pytałem się parę razy chłopaków, co sprzedają. Pokazują, które książki idą. No stoją te takie cegły, dodatki do książek, no. Które się podrażają oczywiście natychmiast książkę, którą chce się kupić. Na pewno jest moda teraz na czytanie, jest moda, ale też taka dziwna, bo często ludzie, którzy mnie prosili o to, żebym dał im kasetę swoją, jeszcze z czasów kasety, a teraz płytkę, no to ty daj, daj, będę sobie słuchał w samochodzie. Spotykam się za jakiś czas z kolesiem, on mówi, wiesz, o kurczę, żeś mi się zapodziało. Nie, nie słuchałem tego, nie, nie. Wiesz, muzyki teraz słucham. Czyli to takie jest, no, tak traktowany jest ten towar, no, jak towar, no. Jak jakaś rzecz, którą się wkłada w ten odtwarzacz, albo się nie wkłada, albo się chwilę posłucha, potem się naciska guzik i się słucha czego innego, no. Robota jest fajna, przyjemna, mało płatna, chociaż są studia, które płacą nieźle. Wielkie nazwiska dostają kupę forsy. Małe nazwiska dostają mało forsy. Krótkie nazwiska dostają krótko forsy. Mnie raczej tylko to, że mam dwa S w nazwisku. To znaczy Hania w takim razie powinna dostawać dużo, bo ma całe dwa nazwiska. No Hania, no ty, no przecież podwójną stawkę. Ona ma kosiary w ogóle. Kinder, myślnik, kis. A tak jeszcze zapytam na koniec, Jacku, naszej rozmowy. Jakieś takie zabawne sytuacje w trakcie nagrania? Utkwiło ci coś może w pamięci? Zabawna nagrana sytuacja. No bo to chyba nie jest taka poważna praca, prawda? Że tak przychodzisz, no siadasz, nagrywasz. Jak tak możesz powiedzieć? No jest poważna, bo trzeba ciśnąć czas, żeby zarobić, żeby skończyć, no bo no są studia, gdzie czekają następni, no przychodzi kolej, przychodzi na 18, a ty jesteś w trakcie, no to trzeba skończyć, prawda? Coś tam tej 18. Zabawna sytuacja? No mogę powiedzieć taką jedną sytuację i to mało. Ja już nie mówię o tym, że niektórzy realizatorzy mi kasowali permanentnie książki, ale bez nazwisk. Po 20 godzin nagrania nagle okazało się, że nie ma. Albo Hani gdzieś w jakimś innym studiu zginęła książka, którą nagrała, którą się męczyła, płakała przy niej, bo to trudna była rzecz. Bardzo trudna. Nie dla niej, właściwie na jej wrażliwości, na jej amplua. I ona to zmordowała, tę książkę, i ta książka zniknęła. No, i tak to wygląda. A zabawne sytuacje, no, jak i na jakie, no to różne, no. No, śmieszne nieporozumienia językowe. Czasem łapie nas tak zwany głupi śmiech, no. Jak jest realizator dowcipny, Paweł taki jest czasami, na przykład, albo inni. I jakieś słowo się przekręci, no to wtedy... Przez grzeczność nie zaprzeczy, no. Taka jest głupawa, że nie można tego przejść, nie można wrócić. Bo przez głośne czytanie, a to jest ważne, przez głośne czytanie wychodzą na wierzch różne ułomności literatury. Wychodzą. Jak czytasz oczami. Oj tak. No to wiesz, przewalasz tam te, wiesz, złapiesz to, co cię interesuje. No, bądźmy uczciwi, no tak to jest. Najczęściej. A tutaj, no, walisz z głoska po głosce, no. I nagle coś śmiesznego się dzieje. I coś wyłazi, jakiś śmieszny zwrot. Jakieś, nie wiem, jakieś kalekie słowo, które jest... Zauważyłem też, że niektórzy, właśnie wszyscy pisarze współcześni, każdy z nich używa jakiegoś słowa ulubionego. Ja już nie powiem, że na przykładzie tak. Takim, że dokładnie, no powiedzmy, że jak wszyscy mówili w pewnym czasie w Polsce dokładnie, nie? A co tam, no dokładnie. To każdy z pisarzy ma swoje ulubione słowo. Ja tak zauważyłem, wiesz, Hania. Po prostu, że jakieś słowo takie, wiesz, no typu strzepnął nienaganny pyłek garnituru, wiesz, no tak mówię w cudzysłowie, taka metafora. Tak. No. I takie słowa... Co, to myśmy mieli taką... Śmieszne. Z Hanią właśnie mieliśmy takie... Taką jakąś nagrywaliśmy z Hanią książkę, takie romasidło. I tam dokładnie właśnie tak było, że ciągle właśnie przecinała pokój gdzieś. Nie wiem, czy Hania to pamięta. Cały czas. No, tak. No, po prostu, w co trzecim zdaniu przecinał ktoś coś. Albo pokój, albo izbę, albo ulicę. No sporo tych przecięć było. Bardziej książka o chirurgii. Tak, bardziej. Miałem taką dramatyczną sytuację tu kiedyś, a to kilka lat temu, z fajną książką nawet, tylko że no tak się złożyło, bo to był reżim ścieżek i taśm. Czyli coś się musiało kończyć pół godziny czy 15 minut
jakoś to tak się miało dzielić, miało tak być. No ale okazało się, że książka się coś rozrosła. No i kolega mnie, realizator, wykrzykuje w przerwie: musisz trochę skracać ją, musisz teraz, bo się nie zmieści. No i ja na żywce ją zacząłem ładować, żeby się mieściło. No, czyli, przepraszam, kastrowałem tę książkę po prostu, no, okrutnie. No, takie rzeczy są rzadkie. Słuchajcie, chłopaki, muszę się udać na odpoczynek. Dobrze. Dobrze. Dziękuję to, bardzo. To dziękujemy bardzo również. Dziękujemy. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dam Hanie. Okej. Halo? No witamy, Haniu, tym razem na antenie. Ja żałuję, że nie możemy symultanicznie tej rozmowy przeprowadzić. No szkoda, bo słyszeliśmy cię gdzieś tam z oddali, ale niestety, no tak technika nam dziś spłatała takiego figla. Nas strasznego figla. Bywa i tak. Jacek powiedział, że na koncie ma około 600 książek, a ty też podobną ilość czy mniejszą? Nie, ja mam mniej, ponieważ ja później zaczęłam w ogóle nagrywać. No i powiem szczerze, że nie wiem ile, jakiś czas temu, parę lat temu miałam ponad 100. No, oj, to nie, teraz masz na pewno więcej. Dużo więcej, bo to jednak, no nie wiem, ze 300 to na pewno mam, jeśli nie więcej. To znaczy, myślę, że ze mną nagrałaś około 20 co najmniej. No co najmniej. Także to, co najmniej. A to jednak w lata idzie, a jeszcze inne studio. No. To prawda. Sporo tego jest. Znaczy, ja akurat jestem słaba z matematyki. To Paweł wie najlepiej, że nie umiem obliczyć. Mam ilość stron, ilość nagranego czasu i ile to będzie odcinków, nie wiem. Ale na szczęście ja jestem od tego. Jakoś to wychodziło ostatnio, nie? A właśnie, jak to obliczacie? Właśnie, jak to obliczacie? Mamy powiedzmy jakąś książkę i to trzeba od razu sobie rozdzielić na odcinki? Jakieś konkretne? Nie. To znaczy, dość elastycznie do tego w tej chwili, na szczęście nie ma w tej chwili tego reżimu, że mijało 15 minut i trzeba było w Poznaniu nawet przerywać, bo był taki moment. No to wtedy trzeba było zamknąć to zdanie i od początku potem w następnym odcinku kombinować. Czyli w sumie redakcyjną pracę się robiło. Natomiast w tej chwili staramy się logicznie zamknąć odcinek, że jak ktoś skończy akurat na tym odcinku słuchanie czy tam czytanie książki, no to jak zacznie i w ciekawym miejscu też, prawda, Paweł? Nieraz mówimy, o, to no jest tak, miejsce. Bo to też ważne, żeby stopniować też napięcie, nierzadko się tak robi, że na przykład w najciekawszym momencie się urywa odcinek, mhm, i potem jak ktoś kończy na przykład odcinek, to tak nie może się doczekać, żeby następnego posłuchać. I zaczyna następny. Znaczy ja na tej zasadzie się nauczyłam czytać jako dziecko, ponieważ mama, ja jestem młodszą siostrą mojej starszej siostry, mama była dość mocno zajęta i zawsze prosiłam, żeby wieczorem mi coś poczytała. No i mama zaczynała czytać, po czym moja siostra ją wołała, albo mama miała, nie wiem, musiała biec do kuchni, albo coś w tym stylu. No i ja w związku z tym w pewnym momencie po prostu nie miałam wyjścia i musiałam się sama nauczyć, żeby kończyć te rozpoczęte rozdziały w najciekawszym momencie porzucone, tak jak w tych odcinkach. No więc, co tu jeszcze, tak jak Jacek rozmawiał z wami, to tak mi się nasunęło parę rzeczy. Aha, mówimy właśnie sporo w sumie o tym, że przy tej pracy trzeba mieć w sobie pokory sporo. I tu jest prawda. Znaczy ja jakby jak dostaję książkę, to w ogóle się nie zastanawiam, jak ją będę czytała, w jakim tempie, czy, bo każda książka ma swoje tempo, swój rytm, jakby swoje wewnętrzne życie, którego też nie zawsze się to widzi i wyczuwa w momencie, kiedy się właśnie czyta po cichu, prawda? Że przeleci się to jakieś zdania, jakieś strony nawet, a jakiś opis przyrody, won z tym, prawda? A tutaj okazuje się, że czytając wszystko, bo trzeba wszystko przeczytać po prostu, nie ma wyjścia, to jakby widzi się
właśnie ten nastrój danej książki, właśnie rytm tej książki, tempo. Sama książka narzuca tempo. W sumie to Paweł wie najlepiej, że są takie odcinki, gdzie leci po prostu i wychodzi na 15 minut, powiedzmy, 7 nie, stron? Jak to jest? Jak idzie szybciej, to 7 stron, a jak idzie wolniej, to 6. Wychodzi... Na przykład. No właśnie, powiedzmy, że 5, prawda, bo się leci, bo jest tempo, bo jest akcja, bo jest napięcie straszne. A potem jest, powiedzmy, zastanawianie się, nie wiem, opis przyrody romantyczny albo jakiś właśnie problem, który trzeba przeżyć. I się okazuje, że ten następny odcinek ma 7 stron nagle. Znaczy odwrotnie. A to narzuca książka. To jest coś takiego... I właśnie na tym to polega, że otwieram książkę i... poddaje się książce, autorowi, nie wiem, trudno to tak nazwać, ale jest coś w tym takiego fascynującego i magicznego. Są książki, które nie mają magii i wtedy po prostu, tak jak Jacek mówił, czyta się książkę i się myśli, aha, to skończę o 14, to zrobię obiad, pójdę na zakup, to potem zrobię obiad. Czy zdążę jeszcze na ten autobus? Bywają takie książki niemagiczne, które mechanicznie też można przeczytać i wszystko jest w porządku, ponieważ czyta się logicznie i wszystko gra, prawda? Nie ma w niej życia po prostu. W końcu od tego jest realizator, żeby tego pilnować. No właśnie, Pawle, zapytam ciebie jako realizatora, tak sobie spoglądając gdzieś tam zza szybki na lektora, który czyta, ty widzisz, że on się wczuwa w tę książkę, albo po prostu, że on to tak czyta i tak się zastanawia, kiedy tu będzie można jak najszybciej skończyć. To często widać, ale często też słychać, wiesz, bo na przykład są lektorzy bardzo ekspresyjni i robią mi wtedy wiatr w mikrofon. I to jest strasznie, strasznie deprymujące, bo na przykład są tacy, którzy, to są tak zwani lektorzy wiatraki. I to jest człowiek, który na przykład wie, że ma siedzieć równo na krześle, w związku z czym macha rękami. I na przykład jak ma rozpięty mankiet przy koszuli, to jest taki dźwięk. Przy każdym ruchu ręką. Ale swoją drogą, to muszę powiedzieć taką ciekawostkę, którą kiedyś Hania mi wykonała. I to ja pamiętam bardzo dokładnie, jak nie mogliśmy zidentyfikować. Otóż Hania czyta książkę, ja słyszę takie... Nie? No i tak się zastanawiam, co to jest. I tak mówię, dobra, Haniu, to tak, ty masz jakąś bransoletkę? Nie, no nie mam. A zegarek? Nie, nie mam, nie, zegarek zdjęłam, nie? No i już zaczyna się tacie znowu. Żeby nie brzęczeć. Co się okazało? Hania miała kolczyki takie długie i one to były taka kiść jakby czegoś, takich drobniutkich kuleczek na jakichś takich łańcuszkach czy coś. Kuleczki takie. Jak Hania ruszała głową, to one tak o siebie uderzały bardzo cichutko i robiły taki dźwięk w tle cały czas. Takiego smażenia. No cóż. To jest właśnie realizatorska i lektorska kuchnia, proszę państwa. W dzisiejszej audycji tylko u nas możecie się tego dowiedzieć. Są różne historie z książkami. Jedna była najbardziej wstrząsająca, wcale nie ciekawa książka. Ja nawet nie pamiętam, kto to napisał i tytuł, i nie chcę pamiętać, i nie polecam do czytania. Książka dla dzieci. Zaczęłam czytać książkę dla dzieci, zgodnie zresztą ze swoją teorią i praktyką, poddając się książce, i coś mi w niej nie pasuje. I czytam. Coś jest, jakaś, nie wiem, negatywna energia, nie wiem, co to było. Później, po jakimś czasie zorientowałam się, że książka, która miała być książką przygodową dla dzieci, tak naprawdę była psychoterapią autorki, która... To są moje dywagacje. Prawdopodobnie przeszła jakieś historie, nie wiem, z mężem, z narzeczonym, wszystko jedno, z jakimś mężczyzną i była w potwornej nienawiści, w stanie permanentnej, potwornej nienawiści do rodu męskiego. Tak to odbierałam po prostu. I potem jak rozmawiałam z realizatorem, z Krzyśkiem to nagrywałam wtedy, Paweł wie, o kogo chodzi, i mówię, słuchaj, no coś mi tu kurczę przeszkadza, coś mi wadzi, coś mi... On mówi, wiesz, że mnie też. Było coś takiego negatywnego w tej książce,
No oczywiście nagrałam, przeczytałam, skończyłam, ale książka była tak wypełniona nienawiścią do mężczyzn, że zastanawiałam się, że w ogóle jaki to sens, ale jakoś nikt tego nie zauważył, ponieważ nikt tego nie czytał głośno. A w momencie, kiedy czytasz głośno, tu jeszcze mówimy słowo czytasz, tu jest jeszcze coś takiego, że nagrywając książki, no właśnie takie, które mają jakieś uczucia, to ja nie wiem, co będzie dalej, prawda? Ja czuję i widzę, czytam dane zdanie, a już widzę, co będzie, powiedzmy, 2-3 zdania czy 4 niżej. W związku z czym już przygotowuję się jakby, jak się rozwinie dana sytuacja, jaki jest nastrój, żeby przekazać, prawda? Jeżeli jest nastrój strachu, no to przekazuję ten strach, prawda? Emocje. Ponieważ ja uważam, że, zresztą tak samo jak Jacek, że no nie można przekazywać samej formy i treści, trzeba przekazać też emocje. I właśnie w tamtej książce potem się właśnie zorientowałam, że właśnie były tego typu negatywne emocje, które spalały mnie jako czytającą, a co biedne dziecko słuchacz przeżywało, to już nie wiem. No właśnie, bo to przede wszystkim jeszcze była książka dla dzieci, więc no ciekawe, tak, no, ciekawe wiesz, jak te dzieci odebrały w ogóle taką książkę. Znaczy w tym momencie jakby nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, no bo jest zapotrzebowanie, prawda, jest książka, ja próbowałam tej książki bronić w sensie tym, że czasami no, wystarczyło zmienić jakiś szyk zdania, żeby to zdanie nie było, powiedzmy, aż tak agresywne. Starałam się dodać łagodności po prostu, dodać, usprawiedliwić tam tych bohaterów, prawda, to aktor od tego jest po prostu, że interpretując ja jestem w stanie jakby w pewnym sensie, znaczy w zasadzie zawsze aktor jakby narzuca swoje widzenie książki, świata, wszystkiego. Może nie narzuca, przedstawia widzowi czy słuchaczowi, prawda? Na tym polega ten zawód. W związku z czym no, ja się starałam przy tej książce jakoś złagodzić to wszystko. Ale ewidentnie była to po prostu psychoterapia. Szkoda. Choć bywają różne książki, bo czytałam, kurczę, nie pamiętam w tej chwili, jak się ta książka nazywa, jaki to był tytuł. Była to książka o niepełnosprawnym chłopcu. I nawet w tym roku dziewczynka napisała przepiękną recenzję właśnie z tej książki, że warto jej ją było przeczytać, bo... Pamiętam recenzję. Pamiętasz, bo ta książka otworzyła oczy na innego człowieka. Była to książka z punktu widzenia też niepełnosprawnego chłopca, którego nikt nie rozumiał. I ja akurat przeżyłam strasznie takie książki po prostu, no bo przekazując te uczucia, czy uczucie odrzucenia, czy uczucie bólu, jak to dziecko jest bite, prawda, czy jest niewysłuchane, czy każą mu wyjść po prostu i nie chcą z nim rozmawiać. No tak mówię teraz na rybkę, prawda, to ja to wszystko, no muszę to przekazać, prawda, żeby ten, kto czyta tę książkę, żeby też to poczuł. Właśnie też odrzucenie, rozpad, ból, a potem radość. No i ta książka oczywiście się bardzo dobrze kończyła, wszyscy zrozumieli, to dziecko zyskało przyjaciół. No i rzeczywiście dziewczynka napisała przepiękną recenzję. Ta recenzja była nagrodzona właśnie w tym roku w Wałbrzychu w ogólnopolskim konkursie na recenzję. I dla takich momentów po prostu warto to robić. Warto, chociaż czasami to jest bardzo ciężki zawód, czytanie książek. Bardzo, no bo są bardzo różne. Bardzo ale różne. Z drugiej strony na szczęście... W innym studiu, przelecieć to pozapomnę, w innym studiu nagrywałam książkę wstrząsającą, którą uważam, że każdy pamiętnik, też nie pamiętam, słuchajcie, jest jeden problem, ja nie pamiętam nazwiski tytułów. Szczerze powiedziawszy, ja też tak mam, jak czytam jakąś książkę. Przeczytam ją i zapomnę po prostu, co to w ogóle było, ale pamiętam, że fabuła była fajna. Aha, i że warto było, nie? Dokładnie. Albo nie.
Natomiast właśnie tamta książka to był pamiętnik dziewczyny, która, typ ofiary, która no, wplątała się w straszne jakieś historie, odrzucona w rodzinie, dostała się w szpony starszego faceta, który ją wykorzystywał straszliwie. No, książka wstrząsająca. I teraz to, co mówiła, tak, często nie ma dobrej literatury, choć można byłoby z tego zrobić literaturę. Ktoś to redagował, ale za mało jakby zaingerował w sprawę. No i były nieporadności typu, jak się to tak powie, zacytuję, to może nie będzie, no to na pewno nie będzie śmieszne, ale w momencie, kiedy ja po raz któryś właśnie czytałam, tak jak było przeciewa pokój, tak tutaj no. Było, bił ją, aż się zmęczył. To brzmi tragicznie, jak się to zacytuje raz, ale w momencie, kiedy czyta się wstrząsającą książkę, jest napięcie i potem taka nieporadność, bił ją, aż się zmęczył. Po prostu myśmy dostawali takiej głupawy, jak dochodziliśmy do takiego fragmentu, bo tutaj no, człowiek jest, staje bezradny, no bo nie ma literatury. Tylko jest w ogóle to jest problem, nie wiem, czy znaczy zauważyłaś to oczywiście, ja też właśnie to niestety zauważam, że jest ogromny problem, zwłaszcza w tych współczesnych, ale nie tylko, książkach z redakcją. Jest fatalnie redagowane są książki do tego stopnia, że wręcz są niekonsekwentne. Ja pamiętam, jak kiedyś nagrywałem książkę z Elą Kijowską z kolei i tam było takie zdanie, które było skonstruowane w ten sposób. Przed dworem stało 6 osób, po czym były wymienione te osoby. Tylko, że było wymienionych 7 osób. No autor zapomniał, no, ile wiesz, tam było osób. I wiesz, ja tak słucham tego i ja tak, i wiesz, i mi coś się nie zgadza. Ta Ela już tam poleciała dalej, czyta te 3 zdania dalej, a ja mówię, czekaj, coś mi się tu nie zgadza, nie? I tak cofnąłem i liczę te osoby, nie? I wiesz, to prawda, to jest niesamowite, jeśli chodzi o wyłapywanie takich niekonsekwencji. Też nieraz coś przeczytam, pójdę dalej, poszło, a dobra, wiesz, czekaj. No przecież to jakaś bzdura tam. Nie, bo ja wiesz, ja słyszę, że jest coś nie tak, tylko nie zawsze jestem jestem w stanie powiedzieć od razu, co jest nie tak. Aha. I wiesz, i właśnie tak, bardzo często. No. I właśnie bardzo często to jest tak. I niestety to jest problem redakcji, która jest często. A często jest na przykład też brak przypisów. Pamiętam, że teraz nagrywałem taką bardzo fajną książkę komercyjnie z Piotrem Borowskim. Książka to było. To się nazywała Świat w mroku. Pamiętnik ojca dziewczynki w zielonym sweterku. To jest jakby książka wydana na bazie popularności filmu Agnieszki Holland, prawda? I tam było coś takiego, że o czym się dopiero dowiedziałem, czytając książkę pod tytułem Dziewczynka w zielonym sweterku. A my tego nie wiedzieliśmy i myśmy to poprawiali. I to był błąd, że myśmy to poprawili. Dlatego, że w książce córki tego autora, którą przeczytałem później dopiero, było podane, że ta autorka nazywała się Krystyna i wszyscy na nią mówili Krysia, ale ojciec na nią mówił Krzysia. I w książce było konsekwentnie, w książce ojca było, że jak on się do niej zwracał, to mówił Krzysiu. A jak wszyscy inni się zwracali, mówili Krysiu, ale nie było to wytłumaczone. I my twardo to Krzysiu poprawialiśmy na Krysiu. I to jest właśnie brak jakby przypisu jakiegoś czy czegoś, bo to się rzuca w oczy, bo jak wszyscy mówią, no właśnie, no to powinien być przypis do tego. Wytłumaczenie, dlaczego tu jest Krzysiu, no bo jeżeli nie ma tego wytłumaczenia, to my to odbieramy jako błąd, prawda, niekonsekwencję pewną. No i twardo to poprawialiśmy. No i później właśnie, wyszło, wyszło, że to rzeczywiście trzeba było inaczej to przeczytać. A takie pytanie, czy w ogóle są książki, czy ty się, Haniu, zetknąłeś z takimi książkami, albo ty, Pawle, które są w jakiś sposób, czy w ogóle jest taki zwyczaj, że książki się jakoś przygotowuje dla lektora? Że na przykład, nie wiem, gdzieś na marginesach jest jakaś osoba w jakimś wydawnictwie, która gdzieś pisze jakieś notatki, że to się powinno tak przeczytać, czy po prostu tego typu rzeczy zawsze się koryguje na bieżąco?
Nie. Tu aktor, lektor jest zostawiony sam sobie absolutnie. Nie sam sobie. A chyba, że trzeba nie przeczytać czegoś. A bywa tak, że trzeba nie przeczytać czegoś? To się zdarza. No tam na tyłówce na przykład jakichś wiadomości, prawda? To wtedy jest to skreślone. Natomiast często jest tak, że po prostu siedzimy i na przykład często jakby praca nad książką trwa bardzo długo, nie dlatego, że na przykład lektor jest nieporadny, tylko często jest tak, że książka na przykład jest naszpikowana nazwiskami, nazwami geograficznymi, nazwami różnych miejsc, typu na przykład jakieś kina, teatry, muzea i tak dalej. I to jest straszny problem, bo to trzeba wyszukać te miejsca, jak to się czyta. I no dzięki temu nauczyliśmy się, że na przykład, no nie wiem, słowo pisane Worcester po angielsku się czyta Worcester. No nie wiedziałbym tego, gdybym tego nie sprawdził u źródła, to znaczy dzwoniąc do anglistki. I takich rzeczy było dużo. Było na przykład takie słowo duquesne, tak pisane. No jakbyście to przeczytali? No kompletnie nie ma pomysłu, to słowo po angielsku. Duquesne się czyta, no. To znaczy, jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze takie rzeczy sama robiłam. Nigdy nie przypominam sobie przypadku, żeby mi ktoś przygotował, jak czytam tyle lat, żeby mi ktoś przygotował książkę pod względem, że tak powiem, merytorycznym. To mówię, no jeżeli na przykład jest książka na dwie osoby, no to wtedy był podział. Tu kobieta, tu mężczyzna, czy nawet często też i sami robiliśmy jakieś podziały, kto, gdzie kobieta, gdzie mężczyzna. Natomiast jeśli chodzi o wymowę, o jakieś, czytałam swego czasu sporo książek naukowych, filozoficznych, no to ja musiałam sama sobie sięgnąć do źródeł. Zresztą sobie bardzo to chwalę, bo pewnych rzeczy bym na pewno nie wiedziała do dzisiaj, gdyby nie no ja to, miałem to samo. Po prostu sama sobie zredagować książkę, prawda? Ale muszę ci powiedzieć, Haniu, że jedno miłe zaskoczenie nas spotkało z Łukaszem, to Łukasz Powałka, to jest nasz drugi realizator, z którym robiliśmy taki duży projekt pod tytułem Korespondencja Fryderyka Chopina z okazji roku chopinowskiego. Grane to na czterech aktorów z podkładami muzycznymi wmontowanymi i tak dalej. I tam dostaliśmy rzeczywiście od pani, która była autorką jakby przedmowy i całego tego zbioru, znaczy w sensie autorami to byli ludzie, którzy pisali te listy, tak, ale ona jakby opracowała to wszystko. To dostaliśmy rzeczywiście takie odręczne notatki, które były bardzo pomocne, bo tam rzeczywiście były rzeczy, które no często byłoby ciężko ustalić, tak jeżeli człowiek nie jest chopinologiem, prawda? Natomiast, co ciekawe, znalazło się tam też skrót, który nie został rozwinięty. I wtedy pamiętam, że graliśmy akurat listy do Chopina, które czytał Marek Barbasiewicz. I na tym skrócie utknęliśmy. I wtedy przydało się, pamiętam, coś, co wydawało mi się, że w życiu mi się nie przyda, czyli moje wykształcenie, jedno tam z wielu, czyli to, że jestem księgarzem z wykształcenia i miałem zajęcia z czegoś takiego, co się nazywało księgoznawstwo. I otóż tam było, w jednym z listów był taki skrót. 8 myślnik VO. Jak byście to rozwinęli? Ja szczerze mówiąc nie mam żadnego pomysłu. No, słuchajcie, to było oktawo. A co to jest oktawo? Oktawo to jest taka książeczka, dzisiaj byśmy to nazwali pocketbook. Czyli tak zwana ósemka. Czyli książka z pełnego arkuszu złożona na 8. Czyli taki format kieszonkowy. I tam było to opisane, że właśnie zostało to wydane w formacie 8VO, czyli książeczki kieszonkowej. Nawet tak było napisane, nie? I dobrze, że mi się to przypomniało, że coś takiego było w XIX wieku i tak to się nazywało. Także paradoksalnie często przy nagrywaniu książek taka jakaś dziwne rzeczy się bardzo często przydają generalnie. To znaczy nie, w ogóle jeśli chodzi o współpracę taką, o czym teraz Paweł mówi, no to jest to genialna sprawa w studiu, ponieważ zdarzają się właśnie sytuacje, że czyta
Ej, czekaj, zaraz, jak to powiedzieć? I czasami są sytuacje, że robi się burza mózgów, korzysta się jeszcze z drugiego kolegi realizatora. Tak. Czasami nawet się zastanawialiśmy w trzy studia i realizatorzy i aktorzy. No jak to, słuchajcie, co to jest? Aha, i zawsze ktoś wpadł na trop, prawda? Jest to fajna sprawa, bo dzięki takiej pracy z przygodami, bo jest to fajna przygoda, to się wytwarza w ogóle taka fajna więź między ludźmi, którzy pracują. My jesteśmy... jest coś takiego, że pracując po tyle godzin i właśnie pracując na uczuciach, prawda, ponieważ my... odgrywamy, pokazujemy uczucia, w których też przeżywa kolega, realizator, czy na przykład właśnie walczymy z materią, czyli musimy znaleźć, co tam, jak to się czyta, czy co to oznacza, to przychodzi coś, jest coś takiego, że my tworzymy taką jakby rodzinę. Coś w tym stylu. Aha. Jest to strasznie fajne, bo teraz jest mało takich fajnych kontaktów między to ludźmi. Prawda. Tak mi się wydaje, w ogóle, no pewnie, w ogóle myślę sobie, że nadal mimo wszystko w samym studiu jest taka bardzo przyjazna atmosfera i to ci ludzie nawet, którzy teraz przychodzą nagrywać, no to bardzo to sobie chwalą, bo mówią, że po prostu u nas jest fajnie, że to jest takie przyjemne to jest, że to jest, że nie ma tej napinki takiej, że nie ma jakiejś właśnie takiej presji, tak jak Jacek mówi, że tam ktoś następny już przychodzi i mu tam dyszy na plecach prawie, że tylko to jest właśnie ten, że no generalnie no jest bardzo sympatycznie. To mi to Krzysia opowiadał, jakby ja starałem się tą tradycję kontynuować z Łukaszem, kontynuujemy, że taki jakby klimat właśnie z trójki, prawda, że bo to Krzysia przyniósł z trójki klimat taki, że prawda, u mnie w reżyserce jest w ogóle taki pokoik socjalny, można powiedzieć, jest stolik, są dwa krzesła, gdzie można sobie usiąść, gdzie można kawkę wypić, herbatkę. Oczywiście w czasie przerwy, no nie spotykamy się po to, żeby się kawkować, nie? Ale generalnie wiadomo, że też nie można czytać książki bez przerwy przez 5 godzin, no. Można czytać przez 5 godzin, ale jednak przerwę trzeba jakoś zrobić, no. W ogóle tak z tego, co... Jedna koleżanka przyjechała już nie pamiętam z jakiego miasta, nagrywała książkę, musiała nagrać, ponieważ była w ciąży zaawansowanej, więc grała 2 dni bez przerwy prawie. Znaczy z przerwą taką, że wyszła tylko w środku dnia, odetchnęłam świeżym powietrzem, popatrzyła na drzewa, wróciła do studia i skończyła książkę. To było coś niesamowitego, parę lat temu. Ja pamiętam taką, w ogóle to była moja pierwsza książka i na długi, bardzo długi czas jedyna książka, nagrana ze świętej pamięci Henrykiem Drygalskim. I to była taka sytuacja, że ja szedłem następnego dnia na urlop, a zabrakło nam ponad 5 godzin książki. I wyobraź sobie, Haniu, że nagraliśmy 5 godzin i 15 minut książki jednego dnia. Po prostu... A ile czasu wam to zajęło, tak z ciekawości? Wiesz co? Około 7 godzin. Naprawdę bardzo nam to sprawnie poszło. Ale to rzeczywiście jest ładnie. Jak jest dobra książka, to była taka, która mu pasowała. Bo... Śmieje się ze mnie Paweł, ale naprawdę. Tak. Tak, jak jest dobra książka, która wciąga, która... w ostatniej książce, Paweł? Ta ostatnia przecież była znakomita. Przecież myśmy mieli wejścia, mam wreszcie, teraz dzisiaj montowałem dosłownie, bo przecież ledwo co zdążyłem na audycję właśnie dlatego, że kończyłem montować książkę Hani, to wręcz trafił się chyba jeden czy dwa odcinki, gdzie w ogóle nie było żadnych wejść w środku, czyli jak Hania zaczęła czytać, to kończyła, jak jej machnąłem ręką, że należy kończyć, także do tego stopnia, czyli po 15 minut bez pomyłki, no bo... Książka po prostu fajna, fajna, zabawna. Bo tak śmieszna książka. A to inna inszość.
To polecam, jak już będzie w... To jaka to książka? Słuchajcie, wszyscy, którzy słuchają, to jest, słuchacze, to jest... Joanny Sabickiej, Idę w tango, romans historyczny. Po prostu chwilami nie było siły. Lata pracy po prostu nie pomagały i po prostu ryliśmy ze śmiechu z Pawłem, bo tak kapitalnie napisana książka, takie zwroty akcji, tak w ogóle, lekkie pióro. Mamy kilka tam, od razu nam weszło w ogóle takich parę powiedzonek, na przykład jest, wstaje facet rado i mówi: jestem zrąbany jak lasy państwowe. No i po prostu to jest powiedzonko od dnia. Nie no, książka jest po prostu rewelacyjna, a jeszcze żeby było śmieszniej, to ona jest napisana po prostu naprawdę lekko, bo czasami jest tak, że teraz jest moda na pewien taki, że musi być śmiesznie. I czasami się robi po prostu strasznie, bo już jest tak na siłę. Jest śmieszne na siłę, no właśnie. Że już po prostu się nie da tego przeżyć. Natomiast tutaj No, bywały na przykład takie sytuacje, że czytam dzielnie, czytam, przeczytałam już po prostu coś tak śmiesznego, dzielnie czytam, aż już nie mogę. A jeszcze, musiałam przerwać. Jeszcze nawiązując do tego słynnego jeden do jednego, Michał nie wie, ale to jest słynny tekst z programu, który był kręcony u nas w studio, Odrobina miasta z Witoldem Odrobiną. I właśnie tam Hania powiedziała między innymi, że jak jest dobra książka, to czyta jeden do jednego, ale ja chciałem nawiązać właśnie do tego gotowania się, że Hania tam opisywała taką technikę, którą opracowała, zresztą znakomitą, że artykułuje jedną trzecią strony, drugą trzecią strony już czyta sobie w głowie, a trzecią obserwuje. I właśnie tutaj było tak, że Hania na przykład czytała coś i kątem oka zerkała na dół strony, a to było coś śmiesznego. I słyszałem, jak już się zaczyna gotować po prostu, że nie, czy to coś normalnego, nieśmiesznego, a słyszę, że za moment wybuchnie śmiechem. A co się okazywało? Hania widziała, co jest 8 linijek niżej, albo 10, nie? I już się śmiała z tego w głowie. No, czyli rzeczywiście po prostu no, bywają takie zabawne sytuacje podczas nagrywania tych książek, no, chociażby wynikające z samego tekstu tych książek. To znaczy tak, ale a czasami bywają zabawne sytuacje, bo właśnie to, co Paweł mówi, że czytam tu, potem patrzę, już jestem w tekście jakby niżej i już próbuję się zorientować, co jest jeszcze dalej i czytam ten górny tekst i nagle mi wskakuje słowo zupełnie bez sensu 10 zdań tak, poniżej. Takie coś, co mi utkwiło w głowie, to na przykład było tak: spojrzała w lewo, spojrzała w prawo, a następnie przeszła na drugą stronę spódnicy. Tak na było. Przykład. I też to było coś na zasadzie, że Hania czyta dalej, a ja tak mówię: kurczę, coś jest nie tak w tym zdaniu. Czyli po prostu to było zdanie, jak rozumiem, połączone z jakiegoś jednego tak, fragmentu i drugiego. Czymś, co było... Tak, z czymś, co było, wiesz, 3 linijki niżej, czy tam ileś, wiesz, i to słowo jakoś tak dalej weszło w artykulację, no. A to wskoczyło samo po prostu. Jest to kapitalna robota. Zapytałem Jacka, to zapytam również i ciebie, Haniu, a ty jakie książki lubisz czytać? Jakie sprawiają ci najwięcej przyjemności? W jakie najbardziej się wczuwasz? To zależy. To znaczy, służbowo czy prywatnie? No, służbowo. No to chyba, to jest i ta, a to jest jakieś rozgraniczenie, że tak powiem? Czyli służbowo no inne lubisz czytać, a prywatnie inne? Że czytam, że nagrywam, no to czytam też i dla siebie, nie? Też. Ja mam przy łóżku stolik nocny, gdzie po prostu zawsze leżą przynajmniej 4 książki, ponieważ mam zależność od nastroju. Więc ja jestem, jak się zorientowaliście, już nastrojowcem, w związku z czym jak w zależności od nastroju mam coś poważnego, powiedzmy, nie wiem, z filozofii albo coś takiego popularno-naukowego, bardzo lubię czytać książki jakieś czy czasopisma takie trochę naukowe, psychologiczne, charaktery na przykład, czytam bardzo fajne pismo i zawsze mam na stoliku nocnym. Mam jakąś komedyjkę,
taką odjechaną właśnie typu, chociaż one się rzadko zdarzają, typu właśnie tej Fabickiej. No albo Szwaja, prawda, którą nagrywaliśmy razem. Szwaja, tego typu coś, żeby się zrelaksować. Jakieś romansidło takie, ach, po prostu też nagrywałam właśnie tą, jak ona się nazywa, Daniel Steel, uwielbiam po prostu. O, i to, i Norerwec. To ze mną. Od czasu do czasu, przy dobrym nastroju, to jest genialne, to się tak, tak odmóżdża człowiek, nie, tak zapomina o wszystkich problemach. I mam tu coś o rozwoju osobistym, no to no, po prostu nie wiem, nie, no, lubię mieć kilka książek, prawda, i w zależności od nastroju sobie czytam. Natomiast jeśli chodzi o zawodowo, dobre książki, chociaż złe też czasami sprawiają... No właśnie ta książka, z której zacytowałam, bił ją, aż się zmęczył. To na przykład w pewnym momencie stwierdziliśmy z realizatorem, że tą książkę w zasadzie każda dorastająca dziewczyna powinna przeczytać, ponieważ jest takim memento. Jest nawet bardziej memento niż pamiętnik narkomanki, którą zresztą też nagrałam w Indie. Tak. Też uważam, że pamiętnik narkomanki powinna przeczytać każda dziewczyna i zresztą jak nasza córka dorastała, to dostała. Ja myślę, że nie tylko dziewczyna, wiesz, generalnie nastolatkowie. Każdy nastolatkowie powinni przeczytać. Jako memento, po prostu. Czyli chociaż pamiętnik narkomanki jest bardzo dobrą książką, prawda? Nawet czysto tak literacko. Znaczy może nie bardzo dobrą, no ale dobrą naprawdę. I to się dobrze czyta. No, porządna redakcja jednak, to jest zupełnie inny poziom. Znaczy ja w ogóle kocham książki. Także ja nawet nie mam... Znaczy mieliśmy kiedyś... To tak jak ja. A to chyba z Łukaszem czytałam książkę. Nie, to z tobą, Paweł. Taka książka... Nie, z tobą, Paweł. Że do połowy po prostu można było... A potem była nawet do 2/3. Wiek luksusu, czas luksusu, coś takiego. Zaplanować podróż. A potem się zrobiła taka wkręcająca, że nam się i urwała się w najciekawszym miejscu. No. Bo tam, a z tyłu na okładce, że drugi tom. Będzie. Ale nie doszedł do nas ten Ale drugi. Jakoś na razie drugiego nie nagraliśmy. I to było tak, że 2/3 książki... No mam nadzieję. Zresztą tak samo mi się bardzo podobała taka książeczka, pamiętasz, Haniu? Książeczka dla dzieci o bardzo różnych dziwnych pytaniach. Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy? No rewelacja po prostu. Ile to nie było przypadkiem? Ileś dziecięcych pytań? Coś takiego? Jakaś taka książka? Nie, dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy? Po prostu to się tak nazywało. Taki tytuł. Ale to myśmy chyba dwa tomy tego nagrali. No właśnie czytaliśmy tylko jeden, a mieliśmy czytać dwa. No naprawdę? Dwa? No, dwa nagraliśmy, Paweł. Może i dwa. To pierwsze było już... Niemniej jednak naprawdę fascynująca lektura i tyle, ile ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy czytając to. A przy tym też się parę razy trzeba było naprawdę skonsultować. Kończyliśmy jakiś fragment. O kurczę, no ale ty wiesz, no na przykład, a było dlaczego nie można jak się gotuje herbatę, robi herbatę, to nie można dwu czy trzykrotnie gotować tej samej wody. Bo tam jakieś molekuły szaleją, już nie pamiętam dokładnie. Bo tak. Także należy z pierwszego gotowania parzyć herbatę. Tak. Anglik wyczuje, jeżeli ktoś zagotował drugi raz wodę i zrobił mu herbatę. O proszę. No tak, no ale Anglicy to smakosze herbaty, ale to słuchajcie, to jest fajna praca w takim razie, zarówno dla lektora, jak i dla realizatora, bo nie dość, że w ramach pracy to jeszcze może się tak wielu rzeczy dowiedzieć, gdy tak naprawdę kiedy się ma jakąś tam powiedzmy inną pracę, to skupia się tylko i wyłącznie na tej pracy i tak naprawdę człowiek nie ma czasu, żeby albo sobie jakąś książkę poczytać, albo nawet, żeby po prostu sobie gdzieś tam jakieś artykuły w internecie wieczorem, to już nawet czasem sił nie ma na to, żeby sobie gdzieś coś poczytać i tą swoją wiedzę zwiększyć, taką ogólną. A tu proszę.
To prawda, to prawda. Powiem ci, że mnie na przykład tak ogólnie filozofia interesuje, a był taki czas, że nagrywałam właśnie dla niewidomych książki o filozofach i też jakieś tam filozoficzne i to było po prostu fascynujące, ponieważ te życiorysy tych ludzi wydawałoby się tacy nudziarze, nie? Filozofia. To się okazuje, że to jest rewelacja. To samo sporo takich właśnie czytałam, czy popularno-naukowych i to znaczy w ogóle, słuchajcie, czytanie człowieka jakoś tak buduje niesamowicie. Ponieważ jak się żyje tylko tak swoim życiem albo życiem sąsiadki i sąsiada, no to zaczyna się robić ubogo. Natomiast życie celebrytów. Natomiast jak się czyta książki i nawet te wymyślone historie, a sami sobie uświadommy, ile razy jest tak, że coś się dzieje w naszym życiu i mówimy, kurczę, jakby człowiek to napisał o tym w książce albo nakręcił w filmie, to każdy powiedział, o jest, ale nawymyślali. A życie niesie takie historie. A jak się czyta o tym, no to też człowieka to buduje jakoś. Dziś w zasadzie nie daliśmy dojść do głosu naszym słuchaczom, ale jeden się bardzo starał i się dobił i słuchajcie, napisał taką dosyć fajną rzecz, myślę. Na początku, kiedy jeszcze nie rozmawialiśmy ani z tobą, Haniu, ani z Jackiem, to zastanawialiśmy się wspólnie z Pawłem, jak to jest, bo kiedyś była książka mówiona, teraz jest audiobook. No i mam tu taką wypowiedź Kamila a propos, czym się różni książka mówiona od audiobooka. Kamil napisał tak. Taki mój prywatny podział oparty na prostym przykładzie. Audiobook to często coś mniej szlachetnego niż książka mówiona. Audiobooka można sobie zrobić jakimś Iwona readerem. Książka mówiona musi być czytana przez żywego lektora. To taka moja klasyfikacja. Nie wiem, czy oficjalna i słuszna, ale tak to odbieram. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? No bardzo ładnie. To jest dokładnie mam takie zdanie po prostu, że dlatego ja twardo używam, staram się używać tej formy książka mówiona, bo dla mnie to jest taki szlachetny twór po prostu i to paradoksalnie właśnie takie wyśrubowane jakościowo książki komercyjne często, które właśnie taką, no często mają tą szumną nazwę właśnie audiobooków, to mnie strasznie bolą, bo tam jest wszystko wycięte, tam nie słychać tego życia właśnie w studio, tam wdechy powycinane, wszystko pozbliżane, bramka założona jakaś taka niesamowita, że w ogóle wszystkie szumy ze studia, nie wiem, nie słychać, że krzesło skrzypnie, nie słychać, że kartkę lektor przewraca, no na miłość boską, no przecież lektor czyta z kartki, no, a często z książki wręcz. Może tam nie czyta, książki, może tam już tak. Jakiś prompter jest. No, chyba, że tak, jest prompter, ale to trochę no. Bez sensu, ale to, bo na przykład, no... słuchajcie, no są pewne emocje, których jeśli na przykład nie weźmie się wdechu, i nie wiem, no właśnie czegoś takiego, to nie ma tej emocji, a te prompter... To nie ma. To wywala te emocje i zostaje tylko czysty tekst, który też często nie jest czysty, no. I to jest, w tym momencie robi się to bez sensu po prostu. Właśnie, takie wycyzelowane do absolutu twory, to dla mnie to jest takie trochę odbieranie duszy. No oczywiście, no dobrze, bo żeby ta książka mówiona była w miarę dobrej jakości, żeby to rzeczywiście tam nie zakłuszał jakiś odkurzacz piętro wyżej albo nie wiem, szczekający pies cały czas za ścianą, prawda? No bo to jest lekka przesada, prawda? No ale też nie zabierajmy tej takiej pewnej życia. Atmosfery tła, która jest, tego życia po prostu. I to, co powiedziałeś, Paweł, że duszy, to jest książka mówiona, dobra książka mówiona, która ma sens, to jest właśnie dusza autora, dusza aktora, który to czyta i daje swoją duszę i swoje uczucia wszystkie, i dusza tego realizatora, który też to wszystko zbiera i czyści i oddaje słuchaczowi, czytelnikowi. I wtedy to ma sens, właśnie wtedy to ma sens, no. Nie umiem nic więcej powiedzieć. W ogóle jeszcze tak, jeżeli chodzi o kwestię realizatora, to już kiedyś się spotkałem z taką opinią,
że realizator to no nie jest w zasadzie tylko i wyłącznie osoba, która jest odpowiedzialna za posklejanie tego wszystkiego razem, za podniesienie tłumika we właściwym momencie, ale właśnie Paweł, w pewnym momencie powiedziałeś, że wy w studiu cały czas próbujecie utrzymać ten taki określiłeś to mianem trójkowego klimatu. I rzeczywiście, z taką opinią na temat realizatorów, na temat chociażby pani Zofii Kruszewskiej z Trójki, to też się spotkałem, że po prostu, no, niektórzy prezenterzy, to jak to kiedyś mówili, oni tak naprawdę te audycje prowadzą dla Zosi, że obserwują, czy jej się coś podoba, czy jej się coś nie podoba. Czy po prostu, czy jest zadowolona, czy nie, czy się śmieje, czy nie. I rzeczywiście tutaj ten realizator jest tak naprawdę, no, z naszej dzisiejszej audycji wnioskuję, takim też współtwórcą tej książki, tego dokładnie finalnego tak efektu. Dokładnie tak. Często, bo ile razy często jest na przykład, że coś czytam, prawda, a Paweł mówi, zaraz, ale tak w ogóle to, o co tu chodzi? I rzeczywiście się zatrzymuje. No tak. Jakieś bez sensu zdanie. No to dobra, trzeba je, bo to jest jeszcze właśnie kwestia też redakcji, prawda? Dostajesz zdanie, które po prostu nie ma kompletnie sensu, bo brakuje jakiegoś wyrazu, albo są pozmieniane no jakieś tam litery, prawda, literówki. I jak czytasz, że tak powiem, po literach, no to się okazuje, że to jest jakieś, no, jakiś nonsens wychodzi. Albo na przykład zdanie, które jest długie, no, zaczynało się, że będzie nastrój, nie wiem, pozytywny, a okazywało się, że chodzi o to, że ktoś kogoś za chwilę zabije na przykład, nie? Albo że się kłócą już. Albo na przykład, nie wiem, takie... brakuje przecinka na przykład. I często zupełnie zdanie zmienia kompletnie sens. W ogóle... I Hania czyta na przykład interpretuje zgodnie z interpunkcją, nie? A no właśnie, no i Hania na przykład interpretuje zgodnie z interpunkcją, prawda? A ja to słyszę i mówię, kurde, o co w tym zdaniu chodzi w ogóle? Albo co poeta miał na myśli, nie? I to jest właśnie na tym polega współpraca, że my sobie ufamy i że na przykład, nie wiem, no jakby się coś przybełkotało, niewyraźnie powiedziało, pochyliła się jakaś, bo na przykład jak się czyta 4, czy 5, czy 6 godzin, no to wiadomo, że już tak zwany mąż sztuk, czyli usta, już tam nie bardzo to wszystko chce działać, jak trzeba. W związku z czym, no, coś się pochyliło, Paweł zatrzymuje, tu jest nie tego, prawda? Chociaż ostatnio mieliśmy, a propos tych niezrozumienia, to mieliśmy na odwrót, bo ja przerwałam i mówię, zaraz, ja nie rozumiem tego zdania, a ja rozumiem. Nie, bo ja słyszę, że dobrze czyta i zatrzymuje w środku zdania. No to ja taki, tak włączam tam ten interkom i tak, dlaczego się zatrzymałaś? A Ania mówi, ale ja nie rozumiem. A ja tak powtórzyłem jej to i mówię, no posłuchaj, no przecież dobrze jest, nie? No rzeczywiście. I potem już nagranie poszło sprawnie. Tak, zgadza się. Tak, także. A z tym właśnie pytaniem, no to często jest tak, no teraz na przykład pracuję z takim bardzo sympatycznym lektorem i on mi się pyta wprost, że tak czyta i w pewnym momencie się zatrzymuje. Ja, no co się stało, nie? A on tak się mnie pyta, czy ja to w ogóle dobrze czytam? A ja tak mówię, dobrze, tylko wiesz, tak potoczyściej, luźniej, wiesz, tak, nie napinaj się, nie? No i właśnie, i to wystarczy tak powiedzieć nieraz i zaczyna iść, wtedy zaczyna to płynąć po prostu, ten tekst i wtedy potem już naprawdę fajnie wychodzi. Bo czasami jest rzeczywiście też tak, że lektor słyszy, że jest coś nie tak, realizator słyszy, że jest coś nie tak z interpretacją i nie potrafimy jakby... we dwóch czy we dwoje wyartykułować, co nam nie leży. To znaczy... I co wtedy? No to wtedy na przykład trzeba wyjść ze studia. Zrobić przerwę, wypić kawkę, pogadać chwilę i czasami po wejściu do studia z powrotem tak, wchodzi się w ten rytm i już jest dobrze. No czasami jest, nie wiem, pogoda niedobra, ciśnienie złe, cioci imieniny były poprzedniego dnia, u cioci Ziuty i tak dalej. Oj, no, tak, różne historie, to jest bardzo niedobre. No, bo to jest życie i nie wiem, deszcz pada i człowiek nie ma nastroju a to jest jazda po nastrojach jednak.
A poza tym początkujący lektorzy, aktorzy mają coś takiego, że się zastanawiają, czy ja to dobrze robię. Tutaj trzeba według mnie zapomnieć o sobie po prostu. Znaczy o sobie pamiętać w tym sensie, że musi być absolutnie perfekcyjnie wykonane technicznie, prawda? Mm-hmm. Czyli no tak jak ja w tej chwili mówię, to jest mowa codzienna, czyli z lekka nie dbała, prawda? Chociaż się staram, ale godzina późna. Natomiast jednak mikrofon jest bardzo wymagający. To jest najbardziej wymagający partner w życiu aktora, w pracy aktora. Oj tak. Trzeba bardzo umieć artykułować, mieć bardzo dobrą dykcję. Jest taka moda w tej chwili na zanikanie, ciche zaczynanie wyrazu i środek mocniej i końcówka ciszej. Dotyczy to i wyrazów, i całych zdań. W związku z czym potem może człowieka, za przeproszeniem, cholera wziąć, jak tego słucha. Realizator mówi o takim lektorze, że jest niebramkowalny. To znaczy, dlaczego? Dlatego, że jak się założy bramkę na takie nagranie, to wtedy wygląda na to, że bramka podcięła końcówkę i początek wyrazu, a tak naprawdę lektor tak czyta. Bo zaczyna cicho i kończy cicho. Myśli, że to jest błąd realizacyjny. Często tak nie jest, tak jak Hania mówi, lektorzy po prostu tak czytają. A są też tacy, którzy zjadają środki na przykład. To nawet nie jest błąd, to jest coś, co w ogóle, no, idź dziecko do domu i się naucz mówić, po prostu to jest to. Trzeba szanować samogłoski. Samogłoska jest w języku polskim czymś bardzo niedocenianym, a tak naprawdę to jeżeli ja mówię ładnie A, to moja mowa zaczyna być logiczna. Zauważcie, że w tym momencie, jak szanuję samogłoski, to wychodzi piękno polskiego języka. Ponieważ w sumie... No powiedz teraz mamo. A powiedz mamo. Jak to zupełnie inaczej brzmi, prawda? Teraz na przykład talerz. Jeżeli powiesz to, szanując A i E, talerz, to widzisz okrągły przedmiot. Chociaż teraz są kwadratowe talerze, to dlatego. Talerz. I tak po kolei jadąc, mówisz ciepło, zimno. I masz krótkie, zimno, ciepło. I wszystko po kolei, każdy wyraz niesie w sobie nazwy kolorów. Czerwony. To R w środku i te E. Jeśli i o budujesz, że jest coś niepokojącego, nie? Tak, i masz ogień już w tym momencie, widzisz no ogień. No właśnie, że jest coś niepokojącego. To skoro przy takich dywagacjach językowych... Niebo płynie nad głową, prawda? I to wszystko po kolei, jak weźmiesz każdy wyraz, zaczniesz pod tym kątem właśnie tego dokładnego mówienia, to język nasz po prostu zaczyna być czymś tak nieprawdopodobnie pięknym i fascynującym. Na przykład wyraz mam. Powiedz mam. No to nie ma nic, prawda? Ale teraz uszanuj my drugie, wargowe, mam. 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 To już jest takie, że ja to mam. Prawda? Że to jest takie zachłanne, takie pełne. I to teraz weszłam na konik, to mogłabym tak dobrze. To ja właśnie a propos tego zapytam, a co z hiperpoprawnością tą taką, czyli on, to chyba jest niedobre, prawda? Bardzo niedobre, chociaż taka nonszalancja też jest niedobra. No złoty środek jak w całym życiu i w całym wszechświecie. Tak, ja nie wiem czy pamiętasz, był u nas taki lektor, nie wiem czy ty się zazębiłaś z nim, ja go jeszcze pamiętam. I on miał taką, no nie powiem nazwiska, i on był taki bardzo kontrowersyjny, bo przez wielu niewidomych był uwielbiany, a przez drugą grupę był nienawidzony. I on miał taką właśnie cechę, że on mówił w ten sposób. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak czytał, że bardzo wyraźnie wszystkie końcówki mówił.
Mhm. No to wiesz. I to jest, mnie ta cecha bardzo drażniła, bo jakby tak mocne wymawianie tych końcówek, znaczy on był fajny, bo był bardzo bramkowalny, prawda? Ale, ale z drugiej strony to sztucznie brzmiało po prostu, ta interpretacja sztuczne. Właśnie, bo to jakby była nad interpretacją, budowała się hiperpoprawność i to jest takie nie leżało mi to, szczerze mówiąc. Ale Paweł, bo tu znowu jest to, że moje ego jest ważniejsze od tego, co robię. Dla mnie na przykład... Wiesz co, że to coś w tym jest, takiego, że my jesteśmy tutaj po to, żeby... My jesteśmy taką tubą. Jak zaczynałam, już nie pamiętam, która to była książka, wszystko jedno, miałam książeczkę dla dzieci, małych dzieci, którą zresztą czytałam dziecięcym głosem i bardzo to była fajna przygoda, ale dostałam tę książeczkę i w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, dla kogo ja to czytam? Dla małego dziecka, które jakby z założenia już niewiele zna, niewiele widziało, no właśnie. Jakie to jest dziecko, czy ono zdążyło coś zobaczyć, czy nie, czy dopiero dotyka ten świat, poznaje, uczy się go i jest mu odebrane coś. I ja teraz, czytając tę książeczkę, przekazując ją, ja teraz po prostu muszę przekazać kolor tego świata, ciepło, te zimno, po prostu na ile mi się uda głosem namalować, pokazać temu dziecku jak najwięcej, dać mu do rączki właśnie ten czerwony ogień i tą zimną wodę, prawda? To była chyba książka, do której się najbardziej przygotowywałam w ogóle w życiu, ponieważ analizowałam wiele rzeczy, analizowałam od strony psychologicznej, zamykałam oczy, wąchałam świat, próbowałam różnych rzeczy właśnie, odbierając, prawda, ten jeden zmysł, żeby jakby trochę tak, żeby zrobić to na maksa uczciwie, prawda, Bo to małe dziecko to jest, które będzie słuchało tej książeczki, to jest ktoś, kto wymaga szacunku absolutnego i maksymalnego poświęcenia uwagi i uczucia i oddania właśnie siebie, żeby pomóc mu budować ten jego świat. I tak to się zaczęła właśnie ta moja przygoda i to właśnie, tak, to była książka, do której się najdłużej przygotowywałam i najbardziej. Ale jakby tu zaczęłam budować sobie właśnie sposób patrzenia na książki, na ludzi. Moja mama pod koniec życia prawie nie widziała, więc też jakby ja rozmawiałam z mamą, dowiadywałam się od niej, czego ona by na przykład chciała, prawda, słuchając książki, bo na przykład, no wiadomo, że są osoby, dla których interpretacja powinna być taka bardzo emocjonalna, a są osoby, które taka interpretacja irytuje, prawda? Tak, ale takich też znam. No, ale z drugiej strony potem doszłam do wniosku, że w momencie, kiedy nasza interpretacja nie kłóci się z zamysłem autora, bo autor przecież on dał kawał swojej duszy w tej książce. Niezależnie od tego, czy mu się to udało, czy nie, on dał kawał swojej duszy i swojego życia w tej książce. W związku z czym my musimy być mu właśnie tacy poddani, powolni, takie piękne słowo, które tu idealnie pasuje. My musimy być powolni woli autora. I w momencie, kiedy uda się to, nie jesteśmy doskonali, to jest wtedy wielka satysfakcja, bo wtedy powstaje taka recenzja, jak ta dziewczynka napisała. Właśnie, że warto było tę książkę przeczytać. I to wtedy cieszy. Oj, to jak niesamowicie cieszy, Boże.
jak niesamowicie cieszy, jak teraz spotkaliśmy się właśnie z Jackiem, z naszymi czytelnikami w Wałbrzychu, to byli ludzie z całej Polski, w najróżniejszym wieku, z różną dysfunkcją wzroku. I powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy zobaczyłam tych ludzi, dla których pracuję, to po prostu normalnie miałam łzy w oczach i się mało nie poryczałam. I to było tak niesamowicie wzruszające. Właśnie zobaczyć tych ludzi, potem się przytulaliśmy, potem opowiadaliśmy sobie, opowiadali mi różne rzeczy. No to było zupełnie niesamowite spotkanie. Niesamowite. To po prostu, to są chwile, dla których warto żyć po prostu. I pracować. Zupełnie niezwykle. Otóż to. No. Tak, spoglądam sobie na zegarek. Audycja miała trwać, słuchajcie, do godziny 21. Mamy 21.32. No, ale... O tym myślę, że jeszcze moglibyśmy naprawdę, naprawdę długo, długo mówić, bo... Myślę, że do rana i jeszcze dłużej. I jeszcze by tematów zostało, bo tematyka książek mówionych, no także mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy jest interesująca, no bo po prostu, no... Każda w zasadzie osoba niewidoma czy słabowidząca z tego typu książkami się zetknęła. Literatury brajlowskiej jest zdecydowanie mniej niż książek mówionych. Ja sam pamiętam, że kiedyś no, multum tego jeszcze na kasetach słuchałem. Teraz jakoś tak szczerze powiedziawszy, z racji tego, że i tego czasu mniej i czasu, żeby się skupić na tej literaturze, a też niestety to, co mamy chociażby do pobrania z internetowego serwisu Biblioteki Centralnej, jest no po prostu w nie najlepszych jakościach. Jakości, no. Dokładnie, w plikach MP3. Aha. Ja akurat... No nie powiem, że jak tu, co niektórzy, mam jakieś takie naprawdę nie wiadomo jak wielkie ucho, ale po prostu no ja też szanuję swój słuch i jednak chciałbym tego sobie posłuchać w jakiejś takiej przyzwoitej jakości, w której chociaż będzie słyszalne, że to nie jest wina realizatora, że ta osoba, która czyta, nie ma żadnych wysokich tonów w ogóle. Aha. Chciałbym zapewnić, że od nas wychodzi dobrze. No właśnie. Pawle, od nas wychodzi dobrze. Pawle, to właśnie, to tak jeszcze na koniec może powiedzmy, bo ja ciebie tak ładnie zapowiedziałem i ja teraz muszę zerknąć w notatki, że ty jesteś realizatorem w wydawnictwach Polskiego Związku Niewidomych. Ale no, kiedyś był tak. Zakład Nagrań i Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych, teraz wcześniej są... Jeszcze wcześniej był ZWIN, czyli mhm. Zakład Wydawnictw i Nagrań. Później był Zakład Nagrań i Wydawnictw Spółka z o.o., mhm. A obecnie ta firma nazywa się Wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych. Hania często używa starej nazwy, bo jest po prostu wygodniejsza, to znaczy z NIW. Tak. I to jest najpowszechniejsza, tam się zatrudnialiśmy oboje. Mhm, bo, tak. Bo my jesteśmy właściwie prawie, że z jednego, że tak powiem, miotu. I wy nagrywacie książki w tych wydawnictwach Polskiego Związku Niewidomych dla... I teraz dla kogo? Bo to nie jest tak, że one od razu wędrują do biblioteki. Prawda? To znaczy, generalnie są jakby trzy sposoby jakby... Znaczy, na trzy sposoby nagrywamy, o tak. Po pierwsze, to jest ten sposób, nazwijmy go klasyczny, czyli nagrywamy książki, które są tworzone poprzez jakby tworzenie takiej oferty wydawniczej i my jesteśmy wydawcą wersji audio książki przeznaczonej dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób, które mają problemy z czytaniem. No czyli także na przykład osób starszych, leżących jakiś, prawda, które nie mogą trzymać książki w ręku. No, generalnie osoby, które nie mogą czytać czarnego druku. I to jest jedna rzecz. I te książki mogą kupować u nas w wydawnictwie tylko biblioteki oraz ewentualnie stowarzyszenia, czy jakieś inne organizacje pozarządowe. Druga część jakby naszej działalności nagraniowej to są książki nagrywane z projektów na przykład przez Bibliotekę Centralną PZN realizowanych, albo przez Polski Związek Niewidomych, albo przez na przykład jakieś organizacje typu Instytut Papieski czy Instytut Chopinowski. Mhm.
I to są też skierowane dla osób niewidomych, książki. No i trzecia rzecz to już całkowicie, że tak powiem, my to nazywamy nagrania komercyjne. To są, nazwijmy to już te audiobooki, prawda? I to już jest trochę, trochę inna specyfika nagrań, bo na przykład nie nagrywamy zapowiedzi odcinków. Często książki dzielimy na przykład na rozdziały, a nie na odcinki. Jeżeli są długie rozdziały, to na przykład jest to, taki rozdział jest dzielony na ileś tam takich krótszych odcinków, na przykład, nie wiem, 15-20-minutowych, półgodzinnych, to już jak sobie wydawca życzy. No i wtedy te książki trafiają na rynek, albo trafiają, są dystrybuowane na płytach jako pliki MP3, albo są do pobrania w internecie właśnie w takich portalach jak na przykład audioteka.pl albo empik.com, bo oni też mają taką swoją stronę do pobierania komercyjnego. No i w zasadzie to są trzy jakby sposoby, znaczy w taki sposób pojawiają się książki mówione czy audiobooki u nas, te, które są nagrywane w zakładzie nagrań, znaczy w wydawnictwach Polskiego Związku Niewidowych. No i w zasadzie w tej chwili przez dłuższy czas bardzo mało było nagrywanych książek w tej tradycyjnej formule. Teraz powolutku do nich wracamy. Prawie przez rok. Mam nadzieję, że te... Tak, prawie przez rok. Ostatnią książkę nagraliśmy tak rok temu. No tak mniej więcej. Oprócz tej, co teraz. Mam nadzieję, że ta oferta będzie się poszerzać i będzie coraz więcej książek, bo jest duże zainteresowanie. No i miejmy nadzieję. A wiem też o tym, że po prostu my nagrywamy w większości książki, które po prostu się nie ukażą komercyjnie. To są, znaczy założenie jest takie, że w ogóle mamy takie nagrać, ale czasami się zdarza, że my nagramy, a zaraz potem się ona ukazuje komercyjnie i to niekoniecznie w tym samym wykonaniu, bo tak się też zdarza. Natomiast staramy się, żeby to się nie powtarzało, nie pokrywało z ofertą komercyjną. To znaczy o to się stara nasza pani redaktor Ania Baranowska. I jakby no staramy się, żeby to były książki bardzo różne. Bo wiadomo, że komercyjnie się ukazują albo hiciory, albo raczej lekkie rzeczy, prawda? No rzadko się ukazuje coś poważniejszego. Natomiast tutaj Ania się stara, żeby ta oferta była maksymalnie szeroka. No zresztą, tak jak słyszeli Państwo, są książki praktycznie od sasa do lasa, prawda? Bo i popularno-naukowe, i dla dzieci, i babska literatura, i że tak powiem. I coś na odpoczynek, żeby wyłączyć myślenie. No bo tak, prawda także... jest taka, że też są inni odbiorcy tej literatury, bo tak jak, Pawle, rozmawialiśmy gdzieś tam sobie poza anteną, to audiobooka, czyli taką książkę wydaną przez jakieś takie masowe wydawnictwo, to kupi czytelnik taki, dla którego to jest jeden z kanałów dystrybucyjnych. On ma sobie tę książkę, on ją sobie może ściągnąć z półki sklepowej, przeczytać, kupić, może ją sobie także ściągnąć z internetu, a osoba niewidoma... No, teraz to już się też zmieniło, bo mamy skanery, mamy programy OCR, mamy rozwiązania, dzięki którym także można i tą literaturę drukowaną w tradycyjny sposób sobie czytać. Natomiast, no, prawda jest taka, że po prostu osoba niewidoma, jeżeli kiedyś nie dostała tej książki w wersji mówionej, to w zasadzie nie miała możliwości zapoznać się z nią w żaden inny sposób. Literatury brajlowskiej zawsze wychodziło mniej. No więc... Bo to drogie. Dokładnie. Bardzo. Ja sam pamiętam w młodym bardzo dzieckiem będąc, że ja byłem, słuchajcie, zapisany do biblioteki naszej szkolnej w podstawówce, bo sytuacja wyglądała w ten sposób, że tych książek można sobie tam było wypożyczyć z biblioteki, no, określoną ilość, ja na jakiś tam odcinek czasu, ja sobie te wszystkie książki przeczytałem i później już nie miałem co czytać, więc tam w tych takich początkowych klasach, kiedy jeszcze nie miałem komputera i nie mogłem sobie, powiedzmy, skanować książek czy jakiegoś, nie miałem dostępu do książek w wersji elektronicznej, no to było wypożyczanie jakichś książek i mama, czytaj! Mama czytała! Więc to jest, no, to też jakiś taki dla osób niewidomych dostęp do tej literatury jest naprawdę ważny i myślę, że on zawsze będzie ważny, bo mimo tego, że mamy mowę syntetyczną, to jednak to jest co innego.
Dokładnie. Jedni lubią to, drudzy lubią co innego, ale ważne, żeby był wybór. Dokładnie tak, a poza tym słuchajcie, no są ludzie, no tak jak są bardzo różni ludzie, tak samo każdy ma, to co ja mówię, każdy ma też różne nastroje. Jednego dnia chcesz przeczytać coś lekkiego, drugiego dnia chcesz po prostu czegoś się nauczyć, dowiedzieć. I te książki popularno-naukowe są też szalenie ważne. A poza tym zauważcie, że bardzo dużo ludzi jest w sytuacji takiej, jak była moja mama, że jak miała dobry wzrok, to miała dom, dzieci, wszystko na głowie i po prostu nie miała kiedy czytać. I kiedy przyszedł czas, kiedy po prostu mogła zacząć czytać, to już nie mogła zacząć czytać. To została jej tylko książka słuchana, bo usta córki, która czytała. Po prostu. No. I to na tym to polega. Jest jeszcze mnóstwo takich ludzi. Z różnym wykształceniem. No właśnie, to jest coraz bardziej powszechne wieku. Są choroby właśnie takie degeneracyjne, siatkówki właśnie, na przykład to zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, prawda? Coraz młodsi ludzie na to zapadają i często jest tak, i to jest problem, to jest dramat, dlatego że ci ludzie byli przyzwyczajeni, że sami czytają i oni często nie są przyzwyczajeni do tego, że nie są ogarnięci, jak się teraz mówi, z tymi wszystkimi programami do obsługi tych. Poza tym ich drażni ten syntezator. To jest tak, że jak człowiek cokolwiek jeszcze widzi, to ten syntezator ich drażni. To jest taka jakby... Mnie na przykład, ja jeszcze całkiem nieźle widzę. Przed programem rozmawiałem z kolegą, który tutaj ze mną w poprzednim programie uczestniczył i... On też powiedział, że on czasami używa syntezatora, ale jego to męczy. To jest tak. I on nie wyobraża sobie, żeby na przykład dobrą, taką naprawdę dobrą literaturę czytać z przyjemnością za pomocą syntezatora. Ja zauważyłem coś takiego. Ja zauważyłem coś takiego, że w ogóle osoby słabowidzące, które mają jakiś problem ze wzrokiem, ale jeszcze tym wzrokiem są w stanie się posługiwać, bardzo, bardzo niechętnie podchodzą do programów odczytu ekranu czy do jakiejkolwiek mowy syntetycznej. Te osoby mogą wolniej się posługiwać komputerem, wolniej coś zrobić, ale będą jednak mimo wszystko gonić tą resztką wzroku, która im została po ekranie, żeby po prostu jednak tak chyba symbolicznie po prostu tego wzroku gdzieś tam nie pogrzebać. Ale to w ogóle jest tak już zupełnie, żeśmy odeszli trochę od tematu, ale moja okulistka twierdzi, że to jest bardzo ważne, bo to jest ćwiczenie wzroku i po prostu jak człowiek ćwiczy wzrok, to dużo dłużej, na dużo dłużej mu starcza. To paradoksalnie to właśnie nie jest tak, że człowiek jak dużo siedzi przy komputerze, to mu to szkodzi. Teraz są takie monitory, które niewiele szkodzą na wzrok, natomiast ćwiczenie wzroku powoduje to, że ten wzrok jakoś funkcjonuje. Jak to ktoś kiedyś fachowo powiedział, narząd nieużywany zanika. Oczywiście. A zawsze... O czymś zupełnie innym, ale jednak. A zawsze gdzieś tam sobie w tle można sobie włączyć właśnie taką książkę mówioną, o których nasza audycja dzisiejsza była. I tak myślę, że oto możemy powolutku zmierzać do końca naszego dzisiejszego programu. Ja bardzo serdecznie... To chyba najdłuższa audycja. Wiesz co? Historii. Wiesz co? Nie najdłuższa, albo porównywalnie, jeżeli chodzi o długość, bo jeszcze mieliśmy taką audycję, która miała trwać godzinę o iOS-ie. Wyszły około 3 godziny, tylko że tam robiliśmy jakieś muzyczne przerwy. Tu nie było żadnej, więc nie rekord. No, bo będziemy bić rekord. Więc rekord. A tu tematów to jeszcze uhu. Oczywiście i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy i porozmawiamy na ten temat, bo o tym, to jak już wspólnie doszliśmy do wniosku, można by jeszcze długo. Oczywiście audycja będzie do pobrania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Zresztą zachęcam w ogóle do odwiedzenia tej strony tych wszystkich, którzy na przykład dopiero w tym momencie słuchają tej audycji na internetowych falach Radia N, bo audycji tam już naprawdę sporo się nagromadziło, a mogę to obiecać publicznie, że będzie ich jeszcze znacznie więcej. Dziękuję bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Hanna Kinder-Kiss, Jacek Kiss. Dziękuję serdecznie. I Paweł Zadrożny. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
I ja również dziękuję i również wszystkich pozdrawiam, a my spotkamy się w kolejnym Tyflopodcaście na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19:00. Znowu w kolejny poniedziałek coś interesującego dziać się tu będzie, jakiś kolejny interesujący temat z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących na pewno na antenie Radia N będzie gościć. A my spotykamy się także jeszcze w niedzielę po godzinie 20:00. Tym razem to będzie taka moja autorska muzyczna audycja zatytułowana Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.